Bardzo proszę Państwa o ciszę. Otwieram 51. sesję Rady Gminy Goworowo. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych jest 15. W związku z powyższym dzisiejsze obrady są prawomocne. Informuję, że z mocy artykułu 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Goworowo. Na dzisiejszej sesji witam pana Piotra Kosiorka, wójta gminy, panią Annę Pietras, skarbnik gminy, panią Katarzynę Więckowską, radcę prawnego. Witam koleżanki i kolegów radnych oraz wszystkich nas słuchających. Odczytam Państwu porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmian. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt pierwszy, w sprawie zasad, na jakich radnemu Rady Gminy przysługują diety. Podpunkt drugi, zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031. Podpunkt trzeci, w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2021. Podpunkt czwarty, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goworowo dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości, pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Podpunkt piąty, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2022-2031. Podpunkt szósty, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2022. Podpunkt siódmy, w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Kółko. Podpunkt ósmy, w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykazu lasów uznanych za ochronne na terenie Gminy Goworowo opracowanego do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Ostrołęka. Podpunkt dziewiąty, w sprawie uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Punkt piąty, informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Punkt siódmy, przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Punkt siódmy, wolne wnioski i informacje. Punkt ósmy, wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty, zakończenie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, Pani Radna. Proszę Państwa, proponuję, aby w punkcie 4 rozpatrzenie projektów uchwał, zniesienie podpunktu 1 w sprawie zasad, na jakich radnemu Rady Gminy Goworowo przysługują diety. Ze względu na to, że wnioskodawca powołując się na przepisy ustawy, to my się, proszę Państwa, jako radni mieścimy w widełkach.
Inna zasada jest przy podwyżce dla wójta, ponieważ to były podwyżki, gdzie zmieniła się siatka wynagrodzeń i te minimalne do maksymalnego się zwiększyły. Natomiast w naszym przypadku ustawodawca daje taką możliwość, owszem, ale my jako radni mieścimy się w widełkach, które są obecnie obowiązujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już chwileczkę. 13, 14, 15. Będziemy głosować imiennie. Bo pan Piotrek nie jest w stanie tego wprowadzić do komputera. Ja będę czytał. Poczekaj. Teraz tak, głosujemy nad zmianą w porządku obrad w punkcie 4 o zniesienie podpunktu 1. Czekajcie, zaraz już poczekaj, za, przeciw, wstrzymać. Dobrze. Radna Stupczyńska Krystyna. Przeciw. Radna Danuta Domasik. Za. Radna Dzierżgowska Monika. Przeciw. Radna Agata Galarska. Za. Radny Górecki Sylwester. Przeciw. Radna Kępa Justyna. Przeciw. Radna Kwiatkowska Anna. Radny Manowski Jerzy. Przeciw. Radny Jakub Podleś. Przeciw. Radny Marcin Rulka. Przeciw. Radna Stankiewicz Anna. Za. Radny Winczewski Krzysztof. Wstrzymuję się. Radny Zięba Krzysztof, jestem za. A przepraszam, przeciw. Radny Ziemek Mirosław. Przeciw. I radny Żebrowski Janusz. Przeciw. Dobrze. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 3 osoby za, 13 osób przeciw i jedna osoba, nie, poczekajcie, bo 11 przeciw, 9, tak, 11 przeciw i jedna osoba się wstrzymała. Wniosek pani radnej został odrzucony. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy. Mieliście państwo możliwość zapoznania się z protokołem, więc zarządzam głosowanie o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy. Dobrze, Jakub, żyje. Pan Winczewski nie zagłosował. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 4. Rozpatrzenie projektów uchwał pod punkt 1. W sprawie zasad, na jakich radnemu Rady Gminy przysługują diety. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani radna. Dzisiaj jest wyjątkowa sesja, proszę państwa, bo przyjmujemy również, będziemy procedowali na dzisiejszej sesji projekt budżetu. Jak zapewne państwo wiecie, projekt tego budżetu jest bardzo, bardzo napięty. Ale o tym będę rozmawiała przy omawianiu tych projektów. Natomiast autorzy, którzy wnioskowali, podpisali się, to jest pan Krzysztof Zięba i pani przewodnicząca Słupczyńska w uzasadnieniu. Podwyżki dają od, jeśli ta uchwała przejdzie, to podwyżka będzie z wyrównaniem od 1 sierpnia.
Z informacji, jaką mieliśmy przedstawioną na komisji wspólnej, w ocenie pani mecenas, to rada może również zdecydować, że od 1 stycznia, ale nie, rada zadecydowała większością głosów, że z wyrównaniem. Podwyżki, które się proponuje, to jest 500 zł więcej do dotychczasowej diety radnego pani przewodniczącej. Wiceprzewodniczący również 500 zł podwyżki. Dla przewodniczących komisji jest 410, a dla radnych 310. Na posiedzeniu komisji zapytałam, jakie to będą skutki, te wyrównania, skutki finansowe pani skarbnik. Pani skarbnik odpowiedziała, że to będzie się kształtowało w skali roku 66 tysięcy. Ja mam prośbę do państwa. Omawialiśmy budżet, wiele uwag, pan wójt sygnalizował, uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, no wyraźnie, że tak powiem, daje już sygnały o zhamowaniu tych różnych kredytów, bo jesteśmy praktycznie na pograniczu, jak sobie państwo przeczytaliście. Ale nie, chcecie podwyżki. To ja się pytam, komu zabierzecie, żeby sobie dać? W zapisie uchwały, statutu, przepraszam, w paragrafie 54 ustęp 2 punkt 1 jest zapis. W miarę potrzeby przy projekcie uchwał, jeśli to dotyczy oczywiście spraw finansowych. W miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały. Ja mam prośbę do autorów wymienionych wcześniej w uzasadnieniu, którzy się podpisali tego projektu uchwały, abyście państwo może wskazali. Nie, wy się interesujecie samochodem, który nie może wjechać albo nie wjechać. To jest problem tego kierowcy, ludzie. To świadczy, proszę państwa, o godności dzisiejszych obrad i jak się zachowują radni. Wszyscy w okno, bo truka samochód. Ludzie, gdzie ja jestem, co ja tu robię? Bardzo proszę kontynuować swoją wypowiedź. Bardzo proszę autorów, panią przewodniczącą, jak i również wiceprzewodniczącego Rady, była rozmowa na komisji o wskazanie źródła finansowania realizacji powyższego projektu uchwały. Mhm. Już odpowiadam. Ze zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2021 rok. W uzgodnieniu z panią skarbnik wszystko jest tutaj proszę przygotowane. Państwa, jeśli jest zwrot Funduszu Sołeckiego, to myślę, że pani skarbnik powiedziała, że taka możliwość jest, ale to powinno iść w dalszej realizacji na inwestycje, które ponosimy dodatkowo z Funduszu Sołeckiego i dokładamy z własnego budżetu. Czy wy czytaliście projekt budżetu, gdzie jest już naprawdę na styk? Gdzie zadłużenie w pierwotnej wersji, gdzie nam przedłożono dokument ponad 16 milionów, a teraz po korekcie, którą dostaliście państwo, 15 z kawałkiem? Chcecie inwestycje, tylko pytam, skąd weźmiecie pieniądze? 66 tysięcy idzie w ciągu skali roku na te wasze podwyżki. Czy wy patrzycie się w lustro i nie macie odwagi powiedzieć, kurczę, nie zasługuję na to. Moja intencja, którą radnego jest całkowicie inna, a nie pazerność. Więc bardzo proszę o rozwagę i proponuję stawki. Panie Podleś, to nie jest śmieszne, bo ja mogę każdego z państwa ocenić. Nie, proszę pana, nie, bo ja jestem przeciwna, tyle wam mówiłam.
Tym bardziej, że ja... Tym bardziej, że ja sygnalizowałam, kiedy się już pojawił pomóc. Dajcie sobie spokój. Radny to nie jest człowiek, który tylko liczy na dochód podatków. Podatki mamy praktycznie na styku. Jeśli weźmiecie wpływ podatków od, w dochodach od wyłącznie mieszkańców, to zobaczcie, jaka to jest kwota. Nie wiemy, ile praktycznie będziemy mogli pozyskać środków, bo wszystko jest wielka niewiadoma. Ale nie, wam się po prostu to należy. Spójrzcie sobie w lustro i powiedzcie, kurczę, co ja zrobiłam, co ja wniosłem do pracy rady. Nic, panie Podleś. W pana przypadku nic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Te prywatne pana dróżki do mnie, to niech pan sobie powstrzyma. Powstrzyma, bo dzięki bardzo proszę staroście, o zachowanie proszę spokoju. Pana, to masz pan drogie i nie jeździsz po błocie, bo dzięki staroście, gdzie dokładamy do inwestycji, to mamy wiele, wiele dobrych inwestycji. Pana praca. Bardzo proszę o spokój. Komisji rewizyjnej. Pewne uwagi mam, ale to będzie do sprawozdania. Bardzo proszę. Do przewodniczącego komisji skarg. Jedna skarga. Sporadycznie mogę na palcach policzyć pana obecność na wspólnych posiedzeniach, gdzie pan nic nie wnosi. Ale to nie rozliczamy. A radny, pomimo to, że nie jest w komisji, może uczestniczyć tylko bez prawa głosu. O czym my mówimy? Czy wy zdajecie sobie sprawę, że przeciętny pracownik, pani przewodnicząca. Cały czas państwa upominam o spokój. Kogo pani upomina o spokój? Panią i pana Podlesia, obydwoje was. Tak? Gratuluję proszę państwa wam tych podwyżek. W związku z tym proponuję, aby pozostawić kwoty. Tylko proszę mi pani skarbnik podpowiedzieć. Dla radnych 690 dotychczasowa kwota, dla przewodniczącego komisji. Tak, dotychczasowe kwoty, jakie otrzymywaliśmy. To jest wniosek formalny, tak? Tak. Chwileczkę przygotuję do głosowania. Tak, pani. Bardzo proszę. Mają być te kwoty, które dotychczas są na tym samym poziomie? Tak, tak, na tym samym poziomie dotychczasowe kwoty, jakie otrzymywali radni, przewodniczący komisji, wiceprzewodniczący, jak i również przewodniczący. No, w związku z tym formalnie rzecz biorąc nie możemy podjąć uchwały zmieniającej dotychczasową uchwałę w taki sposób, żeby zostały te same kwoty. Ja proponuję, żeby być w zgodzie z pani wnioskiem, to wnosi pani o odrzucenie tej uchwały. Wnosiłam o odrzucenie, nie, proszę nie, pana, nie, proszę pani, o w ogóle zmi- ja rozumiem, zmiany w porządku poprzez właśnie odrzucenie tej uchwały. Ta uchwała nie przeszła, w związku z tym ja mam teraz propozycje do uchwały, te, które powiedziałam. Tak, ja rozumiem, tylko że jeżeli zakładając, pani wniosek formalny przejdzie, i zostaną ustalone te same kwoty, które były, to ta uchwała będzie niezgodna z prawem. Ta uchwała będzie niezgodna z prawem, bo nie można w uchwale z 17 roku zmienić zapisu uchwały, żeby był taki sam jak był. To nie ma zmiany. Ale nie może być niezgodna. No. Kto będzie głosował przeciw, to nie przejdzie, tak? To jest jedno no dobrze, analogiczne. No, zagłosujcie państwo za tym wnioskiem, ale jeżeli by ten wniosek został uwzględniony, no to ta uchwała podjęta dzisiaj będzie niezgodna z prawem. To od razu... Dobrze. Daję wniosek formalny, proszę poddać pod głosowanie.
mój wniosek musi być do propozycja stawek, aby pozostawić w dotychczasowych kwotach, tak jak było przed propozycją, które dajecie. To jest do niezgodne z prawem. Na jakiej podstawie? Na takiej, jakiej pani mówi, pani mecenas. Nie, proszę państwa, proszę poddać pod głosowanie. Z pani mecenas prawnych. Daję formalny wniosek i żądam o przegłosowanie. Bez sensu, jest bezcelowe. To jest w projektach uchwał, pani mecenas. Dajemy projekt na sesji propozycje, to według pani te propozycje są niezgodne z prawem. To po co w ogóle sesje? Analogia. Bardzo proszę o spokój, pani radna. Poddaję pod głosowanie wniosek radnej, aby stawki diet radnych pozostały w dotychczasowej wysokości. Przechodzimy do głosowania. Radna Subczyńska Krystyna. Przeciw. Radna Danuta Domasik. Za. Radna Dzierzgowska Monika. Przeciw. Radna Galarska Agata. Za. Radny Górecki Sylwester. Przeciw. Radna Kępa Justyna. Przeciw. Radna Kwiatkowska Anna. Przeciw. Radny Manowski Jerzy. Przeciw. Radny Podleś Jakub. Przeciw. Radny Rurka Marcin. Przeciw. Radna Stankiewicz Anna. Radny Witczewski Krzysztof. Wstrzymuję się. Radny Zięba Krzysztof. Przeciw. Radny Ziemek Mirosław. Przeciw. Radny Żebrowski Janusz. Przeciw. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych. 3 osoby za, 11 przeciw. Jedna osoba się wstrzymała. Wniosek został odrzucony. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Ja jeszcze mam jeden. Proszę. Jeden. Bardzo mi jest, bardzo rozczarowana jestem państwa głosowaniem, ale to wy bierzecie odpowiedzialność w dalszej części, kiedy wy będziecie debatować nad projektem uchwały. Ja mam pytanie do pani mecenas. Jeśli radni chcą od 1 w uzasadnieniu sierpnia z wyrównaniem tych kwot, które z mojej propozycji nie przeszły, tylko te po 310, po 410 i po 500 zł, to czy nie wskazane jest, aby w zapisie uchwały w paragrafie 3, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym z mocą od 1 sierpnia? Bo uzasadnienie to jest tylko uzasadnienie, a treść uchwały, uzasadnienie nie idzie do Dziennika Urzędowego. Może autorzy tego projektu, to znaczy, się wypowiedzą. Ja, no to w takim razie teraz zastanawiam się, czy państwo w ogóle otrzymali poprawiony projekt uchwały, który przed komisją państwo wczoraj mieli otrzymać, ponieważ w tej uchwale miał się pojawić zapis, że postanowienia paragrafu 1 mają zastosowanie do ustalania diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Nie, to nie dostaliśmy, więc nie wiem, nad czym debatujemy. W tym kształcie dzisiaj powinni państwo podjąć uchwałę, żeby rzeczywiście miała ona moc od 1 sierpnia 2021. Więc... No więc pani przewodnicząca, bardzo proszę pilnować porządku dzisiejszych sesji. Jak również ja nie dostałam. W związku z tym przykro mi bardzo. Już wszystko? Jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma. Tak, przeczytam. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały numer 41/269 na 21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały numer 31/194/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zasad, na jakich radny gminy przysługują diety. Paragraf 1.
pierwszy w uchwale numer 31/194/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zasad, na jakich radnemu Rady Gminy przysługują diety, w paragrafie pierwszym ustęp 1 otrzymuje brzmienie: ustala się diety dla radnych w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości uzależnionej od funkcji pełnionej przez radnego. Dla radnych 1000 zł, dla przewodniczących komisji 1200 zł, dla wiceprzewodniczącego rady 1500 zł, dla przewodniczącego rady 1800 zł. Paragraf drugi. Postanowienia paragrafu pierwszego mają zastosowanie do ustalania diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bardzo proszę, pani radna. Na przyszłość, pani przewodnicząca, bardzo proszę i z panem wiceprzewodniczącym dopilnować, abyśmy na sesji otrzymywali takie projekty uchwały, nad którymi procedujemy. Druga sprawa, jeśli pani czytała paragraf 1, to proszę państwa, w pierwszych słowach tego paragrafu jest masło maślane, ponieważ jeśli bierzemy, powołujemy się na uchwałę Rady Gminy z 31 w sprawie zasad, na jakich radnemu Rady Gminy przysługują diety, w paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Co to jest za zbudowanie zdania? W paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Tutaj nie zgodzę się z panią. Zgodnie z paragrafie zasadami... paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Tak, bo w paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z tym, co jest w paragrafie 1. A to jest, proszę pani, pani teza na zasadzie, co autor miał na myśli. Logiki praktycznie, szkoda, że nie ma tutaj pani Ewy Cichowskiej, polonistki bardzo dobrej, która by na to zwróciła również uwagę. Ponieważ nie ma w paragrafie 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Ale to tylko takie dla, proszę państwa, dla sprawdzenia, jak powinno się pisać. Dobrze. Czy wszystko już? Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 14 za, 4 osoby przeciw. 11 za, 4 osoby przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego podpunktu. Projekt uchwały numer 41/270/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2021-2031. To i bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, bardzo proszę o przedstawienie uzasadnienia do tej i kolejnej uchwały do zmian w budżecie. Panie skarbnik. Zmiany w budżecie gminy Goworowo na rok 2021. Zwiększono plan dochodów 19 tysięcy z tytułu zwrotu rozliczenia podatku VAT za rok ubiegły. Zwiększono wydatki 1600 zł do izb rolniczych w związku ze zwiększonym planem wpływów z podatku rolnego. Wprowadzono dochody z tytułu opłat za rozgraniczenia 10 tysięcy złotych. Wprowadzono dochody z
z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wydatków za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych 13 tysięcy złotych. Zwiększono wydatki związane z podwyżką diet radnych 16 tysięcy złotych. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia 20 tysięcy złotych w związku z podwyżką wynagrodzenia wójta gminy. Wprowadzono dochody 5001 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP Brzeźno Kolonia. Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie samochodu dla OSP w Goworowie 145 tysięcy zł, ponieważ wydatek ten będzie prawdopodobnie w przyszłym roku. Zwiększono plan wydatków dla Ochotniczych Straży Pożarnych na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, przeglądy i ubezpieczenie samochodów OSP 53 461 zł 29 groszy. Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatków od działalności gospodarczej, od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej 403 tysiące złotych. Zwiększono plan subwencji oświatowej 70 834 zł. Wprowadzono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku 711 942 zł. Wprowadzono dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji 3 833 948 zł i inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 300 tysięcy zł. Wprowadzono dochody 11 272 zł 45 groszy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako zwrot umorzonej pożyczki. Wprowadzono dochody 63 tysiące zł jako zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu wydatków za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych w placówkach oświatowych. Wprowadzono dochody 1800 zł z Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w szkole podstawowej w Kuninie. Wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 208 500 zł na dofinansowanie programu Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych. Wprowadzono dochody z tytułu opłaty jako wkład własny od uczestników wycieczek Poznań Polskiem 17 346 zł. Zmniejszono plan wydatków 16 000 zł z tytułu zakupu autobusu. Jest to ta część o podatek VAT, który został odzyskany. Wprowadzono darowizny dla żłobka 500 zł. Wprowadzono dotacje od wojewody mazowieckiego na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu Maluch Plus 990 tysięcy złotych. W związku z tym raty spłat w ramach partnerstwa publiczno-prawnego budowy żłobka i przedszkola w Goworowie rata za 2021 rok została zwiększona, a raty w następnych latach do 31 roku zostały zmniejszone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna. Proszę Państwa, to jest praktycznie chyba ostatnia nasza sesja w tym roku, więc zamykamy budżet z zadłużeniem na 31 grudzień 2021 roku. W kwocie 11 304 333 zł 68 groszy. Do tego dojdzie deficyt, który jest w projekcie budżetu. 4 167 647 41. Więc praktycznie wchodząc w nowy rok mamy już znaczne bardzo zadłużenie.
Mało tego, wiecie doskonale, bo to było na moje pytanie, pani skarbnik udziela odpowiedzi, gdzie stopy procentowe wszystkich kredytów, pożyczek poszły w górę, jeszcze do końca roku nie wiadomo co będzie, więc już ponosimy znaczną kwotę na obsługę tego kredytu i jeszcze inne pochodne związane z opłatą kredytu. I to jest dla mnie istotne, gdzie mamy bardzo, bardzo tendencję wzrostową zadłużenia. A państwo tak lekką ręką, gdzie ludzie nie mają pieniędzy, gdzie wiecie doskonale, że wszystko drożeje, że pracownik do minimalnej, kiedy ma obecnie minimalną, a od stycznia zwiększy się minimalna, to jest tylko 210 zł. Ale nie, my hojną ręką. Ciekawe skąd? Skąd będziecie brać? No tak, to co się wróciło od wojewody na realizację takich z funduszu sołeckiego pewnych inwestycji dla poszczególnych sołectw, gdzie to powinno jeszcze pracować na rzecz danych sołectw pod kątem inwestycji, to my to przejadamy na podwyżki. Na podwyżki, bez skrupułów, najmniejszych skrupułów. Znaleźliście sobie jedyne źródło dochodu właśnie bycie radnym. A tak nie może być. Panie Podleś, jak się chce pan wychichać, to niech pan opuści te obrady, niech się pan nie chicha, bo dla mnie jest to denerwujące. Rozumie pan? To jest za bardzo poważna sprawa, żeby pan się tak zachowywał. Opamiętania. Ja nie rozumiem, o co pani chodzi. Proszę nie krzyczeć, proszę spokojnie. Spokojnie. Pan ma problem. Bardzo proszę o spokój. Reprezentuje pan PSL. Czy pani radna już skończyła swoją wypowiedź, czy jeszcze kontynuuje? Skończyła. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, zarządzam głosowanie. No głosujemy. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwała numer 41/271/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo na rok 2021. Czy pani skarbnik, czy pan wójt się odniesie? Wszystko powiedziane zostało, tak? Tak, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pani skarbnik w swoim uzasadnieniu w informacji zawarła treści, które były w uchwale i dotyczącej WPF-u i zmian w budżecie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 41/272/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goworowo dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania. Bardzo proszę tutaj pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, w gminie Goworowo po raz pierwszy w mijającym roku, w tym roku 2021, pojawiła się niepubliczna placówka opieki nad dziećmi.
Wszystkie gminy, które mają takie placówki na swoim terenie, są właśnie zobowiązane do podjęcia uchwał zgodnie z artykułem 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Krótko mówiąc, jeśli gmina ma taką uchwałę, to może po pierwsze udzielać dotacji takiemu podmiotowi na tej podstawie. Poza tym ten podmiot może składać wniosek i otrzymywać dotacje z budżetu państwa. Ponieważ taka placówka się pojawiła, jest też konieczność podjęcia takiej uchwały. My w tej chwili wypłacamy środki na podstawie właśnie takich uchwał innych gmin, które zwracają się do nas z fakturami czy notami obciążeniowymi na właśnie prowadzenie takich placówek i tam przebywają dzieci z terenu naszej gminy. Ta placówka, która jest na naszym terenie, też musi mieć takie same równe prawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę, Pani Radna. Omawiając ten projekt uchwały na wspólnym posiedzeniu ostatnim komisji, zadałam pytanie, ale może, bo tam jest ta minimalna 40%, prawda, na dofinansowania. I dałam propozycję, żeby przekalkulować ewentualnie 60% dofinansowania. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że to rodzic decyduje, gdzie to dziecko ma pójść do tego przedszkola i nie może być takiej sytuacji, że my będziemy się tylko opierać na minimum, a na inne bzdety będziemy wydawać pieniądze. Kiedy dofinansowanie do samorządowego przedszkola jest 100%, w związku z tym bardzo proszę, nie wiem czy pani skarbnik jest w stanie mi określić taką kwotę przy założeniach 60%, a 40%. I jeszcze jedno pytanie mam. Proszę mi powiedzieć, jak to jest, jeśli inne gminy na podstawie tej uchwały mają te właśnie dofinansowanie procentowe. Jak to się kształtuje? Bo to jest tylko podstawa, ja rozumiem, ale jeśli nie będziemy rozważać możliwości widełkowych, tych od minimalnego procentu do jakiejś tam średniej, to po prostu drugiej uchwały nie będziemy podejmować dotyczącej zwiększenia, prawda, tych nakładów procentowych na prywatne placówki, te przedszkolne. W związku z tym nie wiem, dlaczego mielibyśmy nie rozważyć ewentualnie się uwzględnione w ustawie procent tych 40 jako minimalna. Bo my przecież również dajemy dofinansowanie nie tylko na terenie funkcjonującej placówki, tylko również w innych placówkach. To jest inny temat. Powiedz, tak, bardzo proszę. Proszę Państwa, jaką kwotę płacimy za nasze dzieci chodzące do przedszkoli w innych gminach, to zależy, jak w tych gminach są podjęte uchwały i ile one dopłacają. To nie tak, jaka kwota jest u nas, tylko my płacimy taką kwotę, jak jest u nich uchwalona, no bo tak przepis prawa mówi. Jak to się kształtuje właśnie w gminach, które chcą od nas, prawda? No więc między 500 a 600 zł na dziecko wychodzi. Bo to, proszę Państwa, dobrze, a dotacja, teraz proszę Pani. Ja bym chciała skończyć swoją wypowiedź, jeśli Pani pozwoli. Dotacja dla dziecka w przedszkola, ją się przelicza 3 razy w roku. To nie jest tak prosto, że Pani powie, że to przez to czy przez to. To jest schemat. Dla prywatnych szkół jest bardzo łatwo, a dla przedszkola jest bardzo trudno.
I ja w tej chwili pani nie powiem, jaka to by była u nas kwota. Dziękuję. Proszę pani przewodnicząca. Bardzo proszę. Proszę pani, życie nie jest w ogóle łatwe. Jest bardzo trudne i coraz trudniejsze. Natomiast bardzo proszę o przeliczenie to, bo ponieważ pani mi troszeczkę zalega już z takimi różnymi innymi sprawami, o które ja prosiłam, ale niestety będę po okresie sprawozdawczym bardzo dociekliwa i pamiętam, bo sobie jak nie zapomnę, to mi tam przypomina się, że coś prosiłam. W związku z tym, jeśli pani mówi, że to jest 500-600 zł, no to w przypadku, kiedy my będziemy mieli te 40%, to z chwilą, kiedy będą te wnioski już napływały, to bardzo proszę o przedstawienie. Może radni nie są zainteresowani, ale ja bardzo bym prosiła o przedstawienie mi takiej właśnie kalkulacji. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani skarbnik, pani prawnik chciała się, tak? To znaczy ta uchwała, o której mówi pani radna Domasik, jest oczywiście jak najbardziej dopuszczalna prawnie, natomiast to musiałaby być odrębna uchwała. Tego się nie uchwala w sprawie, w tej uchwale, która określa tryb udzielania i rozliczania dotacji. Natomiast na podstawie artykułu 39 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rzeczywiście taka uchwała jest możliwa. Dziękuję bardzo. Proszę pani radna. Ja tylko zasygnalizowałam pani mecenas o takiej możliwości. Ja bardzo dobrze przeczytałam ten projekt uchwały i wiem, ale to jest konsekwencją również w dalszej uchwale, bo jeśli powiedziałam w swojej wypowiedzi, że jeśli przyjmiemy te 40%, to jest minimum, więc tej uchwały nie będziemy podejmować. Ale jeśli zwiększymy na większą różnicę procentową, wtedy jest obowiązek przyjąć uchwałę. W związku z tym bardzo proszę o niezapominanie i też przedstawienie na początku roku takiej ewentualności, jak to by się kształtowało kwotowo. Wszystko na ten temat. Dziękuję bardzo. Pani radna Dzierżgowska, proszę. Ja tutaj przychylę się do wniosku pani radnej Domasik, jeśli chodzi o zwiększenie ewentualne, ale myślę, że tutaj zasadnym byłoby to, żebyśmy mieli obraz po prostu wydatków tych 40% i na przykład na przyszły rok, szkolny, o może w ten sposób powiem. I radna Dzierżgowska. Ja nie wiem już, jak ja mam mówić, czy wy nie rozumiecie. Jeśli 40% to jest taka kwota, a kalkulacje jakbyśmy chcieli podwiększyć. Proste, no. Kalkulacje to są te, które ewentualność przewidują. Dobrze. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zadać jeszcze pytanie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Projekt uchwały numer 41/273. Bardzo proszę państwa o ciszę. Na 273/2001 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku. W sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-2031. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jest projekt budżetu, projekt wieloletniej prognozy finansowej. No to nie kto chciał, tylko prosi pana wójta o przedstawienie propozycji zawartych w projekcie. Po wypowiedzi, jak i również budżecie, po wypowiedzi możemy podjąć dyskusję. Już chwilę. Myślałam, że będą trzy slajdy, a nie teraz. Aniu. Chwilę.
To może przerwę 5 minut ogłosimy i wtedy już wszystkie ten sprzęt dostosujecie państwo i się przygotujecie do przedstawienia propozycji. Zarządzam 5. Wystarczy 5 minut?
wszyscy wrócili. Wznawiamy o dzisiejsze obrady. Bardzo proszę Państwa o ciszę i proszę Pana Wójta o zabranie głosu w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-2031. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym połączyć podpunkt 5 z podpunktem 6, czyli uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na przyszły rok. Te dwie uchwały są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ w WPF-ie już dziś przedstawiliśmy uzasadnienie do zmian i tam pojawiają się niższe raty, jeśli chodzi o spłatę naszych zobowiązań dziesięcioletnich związanych z budową żłobka i przedszkola. Chciałbym teraz przedstawić Państwu projekt budżetu gminy na przyszły rok, w którym te elementy WPF-u się pojawią, będę starał się te bardziej ważne, znaczące punkty rozwijać, komentować trochę więcej niż to jest ujęte w prezentacji. Zanim zacznę, chciałem powiedzieć, że budżet rzeczywiście, tak jak na komisji już dyskutowaliśmy, jak wcześniej już było to poruszane, jest bardzo napięty. Chcieliśmy do tego budżetu włożyć maksymalnie dużo punktów, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje, ale tak naprawdę patrząc w przyszłość, nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, czy cały ten budżet, który przedstawiam, będzie możliwy do zrealizowania. Pojawia się bardzo wiele niewiadomych, takich, których w poprzednich latach nie było. Między innymi finansowanie ze środków Unii Europejskiej. Tutaj nikt chyba w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie się kształtował nabór wniosków czy napływ tych pieniędzy do samorządów. Informacji, które ostatnio wysłuchałem, wynika, że Komisja Europejska może uruchomi nam te środki przy spełnieniu wszystkich wymogów stawianych polskiemu rządowi od połowy przyszłego roku. Kolejna sprawa, z niepokojem patrzę na wydarzenia w ogóle polityczne tyczące krajów sąsiednich i nie chciałbym złowieszczyć, ale być może problemy, które czekają nas w przyszłym roku, problemy budżetowe będą przy nich naprawdę problemami niskiego znaczenia. Chciałbym, aby udało nam się zrealizować wiele z zadań, które nas czekają w przyszłym roku. Wiem, że przez ostatnie 2-3 lata mieszkańcy nabrali apetytu na jakby na realizację tych zamierzeń, które są wokół nich. Pojawiło się sporo nowych dróg. Kończymy już praktycznie oświetlanie naszej gminy czy wodociągowanie. To już jest niewielki procent tych nakładów, które są potrzebne, żeby już dokończyć te inwestycje. Będziemy i mamy już środki mocno szli w kierunku poprawy ochrony środowiska poprzez rozszerzanie sieci kanalizacyjnych. Cały czas czekamy na możliwość składania wniosków kolejnych na rozwój sieci dróg. I między innymi ten kształt czy punkty budżetu są właśnie wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniu. Jeśli chodzi o dochody, one z roku na rok maleją. Jeśli ktoś obserwuje te dokumenty dostępne na BIP-ie, projekty budżetów czy realizacje z poszczególnych lat, widzimy, że te dochody maleją. W tej chwili planujemy, że będzie to 36 milionów 77 tysięcy.
dochody już dochodziły do 40 czy nawet przekraczały 40 milionów. Były takie lata, więc widzimy tu znaczący spadek. Dochody bieżące 35 231 297 zł. W tym dochody majątkowe to jest 846 405 zł. Największy udział w dochodach budżetu zaplanowanych na rok przyszły stanowią subwencje, to jest 40,85% ogółu dochodów, dotacje na zadania zlecone własne, 29,48% ogółu dochodów, podatek od nieruchomości 8,74% ogółu dochodów, udział w podatku od osób fizycznych to jest 11,25% ogółu dochodów, podatek rolny 1,53% ogółu dochodów i dochody pozostałe to jest 8,15% ogółu dochodów. Planowane wydatki w 2022 roku ogółem wynoszą 40 245 349 zł 80 groszy i tu już widać, jakiej wielkości będzie, czy jest planowany ten deficyt, bo jaki będzie, to do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I mimo że one są wysokie, to jest ponad 40 milionów, to też widać spadek. A więc ograniczamy się mimo tak ambitnych planów już z inwestycjami, a tak jak mówiłem, nie wiadomo, czy będziemy w stanie zrealizować to, co planujemy. Wydatki majątkowe to jest 5 132 823 złote 60 groszy, to jest 12,76% planowanych wydatków ogółem i wydatki bieżące 35 112 516 złotych 20 groszy, co stanowi 87,24% planowanych wydatków ogółem. I teraz jak kształtują się wydatki w poszczególnych działach? Transport i łączność, bieżące utrzymanie dróg gminnych 551 tysięcy. Bieżące utrzymanie mamy tutaj na myśli remonty, poprawę stanu, odśnieżanie między innymi. Z Funduszu Sołeckiego mamy tutaj w tym udziału 280 351 zł 43 grosze. Administracja publiczna na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone 378 400 zł i wydatki na obsługę urzędu 2 612 000 złotych. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 293 300 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 17 526 złotych 23 grosze. Tu na chwilę chciałbym się zatrzymać, ponieważ jak Państwo wiedzą, trwają prace nad nową ustawą dotyczącą działalności ochotniczych straży pożarnych i planowane są zmiany, które będą polegały na tym, że większość jednostek, na pewno te, które nie są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, będzie funkcjonowała na zasadzie stowarzyszeń, po prostu bez prawa udziału w działaniach czy to prewencyjnych, czy działaniach mających bezpośrednio na celu ochronę życia i mienia. A więc to, co planujemy w tym dziale, również może zupełnie jakby ulec zmianie. W tej chwili mamy 7 jednostek, w tym 2 w krajowym systemie, ale wszyscy są traktowani w zasadzie jednakowo, jeśli chodzi o finansowanie budżetowe, czyli każdy strażak jest tak samo traktowany, każdy kierowca jest tak samo traktowany. Oni tylko różnią się ilością wyjazdów,
a te są uzależnione od dyspozycji, jakie wydaje Państwowa Straż Pożarna. Stąd największa ilość wyjazdów to jest jednostki w Goworowie i w Kuninie. Natomiast jeśli wejdzie to nowe prawo czy nowa ustawa o działalności straży pożarnych, na pewno ulegnie to zmianom, to dużym zmianom w części obowiązki finansowania czy decydowania o tym, która jednostka ma brać udział, będzie tylko i wyłącznie po stronie Państwowej Straży Pożarnej, czyli wójt nie będzie mógł dysponować do wyjazdów gospodarczych tak zwanych, czy do ochrony imprez, tak jak do tej pory zwyczajowo robiliśmy. Tylko i wyłącznie Państwowa Straż Pożarna będzie mogła dysponować jednostką. I teraz pojawia się pytanie, co z tymi samochodami, z tym sprzętem, który zdobywamy, żeby wyposażyć te jednostki, żeby mieć jak największą siłę tak zwaną bojową w razie sytuacji kryzysowych. Nie jestem w stanie jakby w tej chwili powiedzieć, co, jakie zmiany ta ustawa wniesie. Obsługa długu publicznego, czyli odsetki od zaciąganych planowanych kredytów i pożyczek, to jest 300 tysięcy złotych. Kolejne wydatki, oświata i wychowanie. Z roku na rok coraz większe jakby obciążenia są przenoszone na samorządy i z naszych środków budżetowych coraz większe środki ponosimy. Utrzymanie szkół podstawowych 9 201 500 zł. Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 858 500 zł. Te oddziały przedszkolne nadal będą nam potrzebne. W przedszkolu w Goworowie mamy zapewnionych 100 miejsc, a tak jak już wielokrotnie mówiłem, statystycznie rocznikowo mamy około 100 dzieci w jednym roczniku, więc dzieci w wieku 2, 3, 4 lat, czy 3, 4, 5 w wieku przedszkolnym, powinniśmy zapewnić tych miejsc około 300. A więc i oddziały przedszkolne w Kuninie, w Pasiekach, w Szczawinie na pewno będą nam potrzebne. Utrzymanie przedszkola 1 585 920 zł. Dowożenie uczniów do szkół, tu jest znaczący wzrost. W poprzednich latach było to około 450 tysięcy. W tej chwili planujemy 710, między innymi na podstawie kosztów, które Zakład Gospodarki ponosił w październiku, listopadzie. Wiąże się to i ze wzrostem płac, ale może nie tyle, co ze wzrostem cen paliw. Oczywiście staramy się niwelować wzrost tych kosztów. Jeśli ustąpi pandemia, na pewno przeorganizujemy rozkłady jazdy, tak żeby je zoptymalizować, jak najmniej tych przejazdów wykonywać. No i oczywiście składamy wnioski o rekompensaty do Urzędu Marszałkowskiego. Za październik jest to 25,5 tysiąca złotych. Utrzymanie stołówek szkolnych 686 300 zł. Utrzymanie świetlic szkolnych 286 500 zł. Utrzymanie świetlic szkolnych, no te koszty ponosimy ze względu właśnie na to, że dzieci między zajęciami a odwozami muszą być zaopiekowane. Nie może być sytuacji, że dzieci po prostu po lekcjach no, czekając na odwóz, muszą właśnie trafić do świetlicy. A czasami też rano, zanim się zaczną zajęcia, też najpierw trafiają do świetlicy. Ogółem wydatki na oświatę wynoszą 14 467 520 zł. W roku 2021 było to 12 milionów z ogonkiem dużym, a więc widzimy, że jest stały wzrost tych wydatków. Gmina angażuje 7 089 012 zł. Ochrona zdrowia, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Tutaj zaplanowaliśmy 95 tysięcy złotych. Kolejny dział, pomoc społeczna i rodzina. Utrzymanie środowiskowego domu samopomocy w Czarnowie to jest 686 206 zł. Utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej 899 140 zł. Opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 380 tysięcy. Tu też mamy stały wzrost. Mamy coraz więcej osób w wieku podeszłym, które są pozbawione opieki rodziny, kierowane do domów pomocy i my mamy obowiązek za ten ich godny pobyt w tych domach zapłacić. No i co roku będziemy mieli, jak mówię, tych osób starszych coraz więcej. Zasiłki 602 tysiące złotych, świadczenia wychowawcze 500 plus i świadczenia rodzinne 7 645 tysięcy złotych, tak planujemy, natomiast cały czas zachodzą zmiany jakby w tych wypłatach tych świadczeń. Część przechodzi, czy wnioski składane są w ZUS-ie. Tu też nie wiadomo jeszcze, jak to będzie się kształtowało w przyszłym roku, ale takie mamy założenie. Dotacje otrzymane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny wynoszą 8 751 504 zł i w tym z własnych środków gmina dokłada 2 123 900 zł. Kolejne wydatki w tym dziale na bieżące utrzymanie żłobka samorządowego w Goworowie, ponieważ żłobek nie jest instytucją oświatową, a więc jest jako miejsce opieki. To jest 810 740 zł 20 groszy, ale w tym z projektu, czyli dofinansowania zewnętrznego, mamy kwotę 528 210 zł na rok przyszły. Cały projekt będzie trwał niecałe 24 miesiące, bo miesiąc trochę mieliśmy przesunięć. Niemniej no, znacząca kwota jest tutaj dotowana z środków zewnętrznych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, odbiór odpadów komunalnych wraz z obsługą 1 556 200 zł. Jest to kwota, która wynika z przetargu. Do końca 2022 roku mamy umowę na tę kwotę, a więc nie będziemy w tym roku musieli dokonywać zmian, jeśli chodzi o stawki odbioru odpadów od mieszkańca. Natomiast na pewno w drugim półroczu będziemy prowadzili postępowanie przetargowe o wyłonienie firmy, która będzie odbierała i zagospodarowywała odpady w latach kolejnych. Myślę, że będziemy starali się jak najdłuższy okres zawrzeć w tej umowie. Wcześniej było, robiliśmy tak co pół roku, bo nie wiadomo było, jak ten rynek zareaguje na zmiany, które następowały. W tej chwili poza zmianami dotyczącymi cen środków energii, czyli paliwa między innymi, a więc tu transport znacząco pewnie wzrośnie, nie planuje się jakby znaczących zmian, jeśli chodzi o samą gospodarkę odpadami. Więc mamy nadzieję, że te ceny się w końcu ustabilizują i że będzie można planować w dłuższej perspektywie czasowej, a więc przetarg co najmniej na półtora roku, może na dwa, może dłużej. W tej chwili muszę powiedzieć, że na północy powiatu pojawiły się firmy zewnętrzne, nie tylko te, które dotychczas brały udział, nasze miejscowe dwie czy trzy firmy, ale pojawiły się też firmy z Warszawy, które wygrały z miejscowymi przedsiębiorcami i wykonują usługi na terenie powiatu ostrołęckiego. Kolejne wydatki, oświetlenie ulic, dróg gminnych i powiatowych 376 tysięcy. Tak zaplanowaliśmy, natomiast nikt nie jest w stanie określić stawek cen energii elektrycznej od 1 stycznia, czy w styczniu 2022 roku. Mówi się o podwyżkach rzędu 40%.
I jeśli tej kwoty nam nie starczy, to mieszkańcy będą musieli, mimo że mają wybudowane piękne nowe linie oświetleniowe i założone lampy, będą musieli liczyć się z ograniczeniami w czasie włączania tych lamp. A więc tylko w godzinach takich niezbędnych wykonywania takich codziennych czynności, czy powrotu ze szkoły, wyjazdu do pracy, powrotu z pracy. I no tutaj będziemy musieli w zależności od tego, jakie te ceny energii finalnie będą, jakichś rozwiązań dokonywać. Utylizacja azbestu, 40 tysięcy złotych, tyle założyliśmy. Oczywiście na utylizację azbestu też będziemy starali się pozyskiwać środki zewnętrzne. Jeśli ktoś mnie słucha, w tej chwili wiem, docierały do nas informacje, że firma, która odbierała, nie wszędzie dotarła. W Szczawinie wczoraj przejeżdżając widziałem Eternit, który jest w pasie drogowym wystawiony i tutaj na pewno będziemy szukali jakiegoś rozwiązania, żeby no, ten niebezpieczny produkt nie tak po prostu w miejscu publicznym nie stał. Kolejny dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji to jest 710 tysięcy złotych. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 440 tysięcy złotych. Remont i doposażenie świetlic 176 tysięcy złotych. Dotacja dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury 30 tysięcy złotych. Tutaj te instytucje jak Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji czy Gminna Biblioteka Publiczna, oni też w swoich budżetach zawarli jakieś założenia co do na przykład cen utrzymania budynków i myślę, że też jeśli będą znaczące podwyżki cen energii elektrycznej, ale głównie też opału, w ciągu roku cena opału powindowała powyżej 100%, więc też trudno przewidzieć, czy te koszty nie zjedzą kosztów, które były przeznaczone na jakieś działania, nie wiem, promocyjne, remontowe, czy na przeprowadzanie szeregu działań kulturalnych. No i też nie wiem, jak przyszły rok właśnie będzie wyglądał, jeśli chodzi o pracę tych instytucji. Kultura fizyczna, konserwacja nawierzchni na Orliku, transport dzieci na basen 64 tysiące złotych. Dotacja dla klubów sportowych 85 tysięcy. Tutaj jest podniesienie wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 20 tysięcy, ponieważ zgłaszał się do nas prezes klubu sportowego OSZ. W roku 2021 znacząco wzrosła liczba dzieci, które biorą udział w zajęciach sportowych i prosił o zwiększenie tych środków. Środki są przeznaczane na zatrudnienie czy opłacanie między innymi trenerów, sędziów, którzy sędziują na zawodach sportowych czy w czasie trwania rozgrywek ligowych, ale też na doposażanie, na wyjazdy szkoleniowe dla dzieci. No wszystkie koszty rosną. Chciałem tylko powiedzieć, że znaczącą część kosztów ponoszą sami rodzice, to jest około 60 zł od jednej osoby co miesiąc. No i oczywiście stowarzyszenie pozyskuje też środki zewnętrzne od różnego rodzaju sponsorów, darczyńców. Niemniej jeszcze tych środków brakuje. Doposażenie miejsc rekreacji 50 tysięcy złotych. Wydatki majątkowe. Wodociąg Dzbądzek Damięty 160 tysięcy założyliśmy. Otrzymaliśmy dotację celową na kanalizację i wodociągi. Na kanalizację otrzymaliśmy 3 miliony 800 tysięcy, na wodociągi 300 tysięcy. A więc będą no, te środki dużą ulgą dla nas, ale też wyzwaniem, bo musimy zrobić więcej niż planowaliśmy do tej pory, jeśli chodzi o samą kanalizację.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 32 500 zł. Są to środki dotacyjne na zakup i montaż takich przydomowych oczyszczalni w tych miejscowościach, gdzie nie jest planowana czy nie jest możliwa budowa sieci kanalizacyjnej. Takich wniosków co roku pojawia nam się kilkanaście. Dotacje dla powiatu ostrołęckiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pod nazwami. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Brzeźno-Pokrzywnica 66 tysięcy to są środki, które w tym roku planowaliśmy już, ale ich nie wykorzystamy. Chcemy je przenieść i umieściliśmy na rok przyszły. To jest budowa połączenia między Brzeźnem a Pokrzywnicą z budową mostu. A my jesteśmy głównie zainteresowani położeniem w tym pasie drogowym kanalizacji sanitarnej, która umożliwi skanalizowanie Pokrzywnicy, Struniaw, Nogawek, może części Żabina i podłączenie do oczyszczalni ścieków w Brzeźnie. I drugi, który się ostatnio pojawił temat, to jest położenie czy zaprojektowanie w tym pasie drogowym sieci gazowej, która w 2023 roku w Brzeźnie powinna się już pojawić. A więc możliwość szybkiego przeprowadzenia tej sieci gazowej przez rzekę właśnie do tej części gminy, o której wcześniej mówiłem, Pokrzywnicy, Struniaw, Nogawek, Żabina czy dalej, bez konieczności przechodzenia przez pas kolejowy w Goworówku na przykład, co jest zawsze sprawą trudną do uzgodnienia z kolejami. Kolejna dokumentacja projektowa to jest droga Goworowo-Tomasze-Rzekuń. W ubiegłym tygodniu dokonaliśmy wspólnie ze starostą odbioru odcinka na Goworówku. No i planowane jest projektowanie od wiaduktu kolejowego w stronę Pokrzywnicy do tego miejsca, gdzie nowy asfalt już był zrobiony, czyli w okolicach za świetlicą wiejską, tam kilkaset metrów dalej. I C, przebudowa drogi Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka, 736 tysięcy. To jest nasz wkład, jeśli chodzi o inwestycje od mostu w Goworowie do ronda na trasie 60, modernizacja całego odcinka. W sumie dla powiatu ponad 800 tysięcy złotych i tu też duży znak zapytania, czy będziemy w stanie zrealizować te zobowiązania. Tu nie chodzi o dobrą wolę, relacje ze starostą, tylko po prostu o możliwości fizyczne tak zwane. Kolejne wydatki. Droga Gierwaty 150 tysięcy. Tyle założyliśmy jako nasz wkład do dotacji czy środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Dróg. Nadal czekamy. Lista poszła do kancelarii premiera. Czekamy na jej opublikowanie. Wcześniej byliśmy proszeni o dokonywanie korekt i poprawek we wniosku, który został złożony, czyli można domniemywać, że był on rozpatrywany, jest brany pod uwagę i mam ogromną nadzieję, nie chcę powiedzieć pewność, że te środki na Gierwaty dostaniemy. A więc to byłby nasz wkład wymagany, jeśli chodzi o wkład własny. Droga Jurgi, tu założyliśmy 50 tysięcy i miał być to też wkład własny, jeśli chodzi o dofinansowanie z Polskiego Ładu. W pierwszej turze z Polskiego Ładu na drogę w Jurgach nie dostaliśmy. Na razie rezerwujemy te środki na możliwość kolejnego ubiegania się o to dofinansowanie. Tam są atrakcyjne warunki, bo w Polskim Ładzie mamy, przypomnę, 95% dofinansowania, 90% dofinansowania. I takiej wysokości są właśnie przy tych inwestycjach drogowych. Jeśli dofinansowania nie będzie, to te 50 tysięcy
też nam do niczego jakby nie wystarczy i droga w Jurgach pewnie nie będzie mogła być zrealizowana z własnych środków. Droga Pokrzywnica Kolonia to jest do dwóch rodzin wzdłuż linii kolejowej. W chwili to są środki z Funduszu Sołeckiego w całości. Trwają uzgodnienia i prace nad porozumieniem z PKP, jeśli chodzi o wejście w ich pas kolejowy, bo jest to taki odcinek drogi gminnej, która nie ma połączenia z drogą publiczną w zasadzie, w tej chwili fizycznego. Droga Wólka Brzezińska, tu założyliśmy 300 tysięcy, w tym 25 tysięcy z Funduszu Sołeckiego. Jest to droga w tej części kolonijnej już prawie pod miejscowością Ponikiew Mała. Czy będzie zrealizowana w przyszłym roku, też nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć. Przebudowa drogi w Goworówku to jest ten odcinek przy nowo otwartych sklepach Biedronka i Dino. Droga w fatalnym stanie, między innymi przez budowę tych dwóch obiektów. Zwróciliśmy się z prośbą o dofinansowanie, czy z propozycją dofinansowania tej inwestycji zarówno przez jednego i drugiego inwestora. Jedna z tych sieci odezwała się do nas, poprosiła o konkretne warunki i sumę, jaka nas interesuje. Wysłaliśmy, druga jeszcze do nas się nie odezwała. Jeśli udałoby się pozyskać dofinansowanie od tych dwóch inwestorów jako dotacja czy darowizna na rzecz gminy, to będziemy starali się to zrealizować. Ja liczę tutaj na około 50% tego dofinansowania inwestorów. Jeśli nie, no to ograniczymy się na razie tylko i wyłącznie do miejscowych remontów nawierzchni. Przebudowa ulicy Przechodniej Strażackiej w Goworowie. Przechodniej jakby na odcinku przedłużenia w kierunku Goworówka, czyli połączenie ulicy Strażackiej z budynkiem żłobka i przedszkola, ale głównie interesuje nas ulica Strażacka, a więc konieczność wybudowania kolektora burzowego o przekroju 500, ponieważ liczymy się z dużym dopływem wody z parkingów przed Dino i Biedronką do rejonu skrzyżowania tutaj przy Szkole Powiatowej i Świetlicy Wiejskiej. I to musimy koniecznie zrobić, jak najszybciej. Planujemy tutaj 900 tysięcy, choć w pierwszym przetargu była to suma ponad milion. Będziemy ogłaszali przetarg jak najszybciej na początku roku. W tej chwili otrzymaliśmy dofinansowanie 456 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego i będziemy chcieli ten projekt zrealizować. Tam oprócz tego kolektora burzowego dochodzi oświetlenie drogi do żłobka i przedszkola oraz wybudowanie miejsc parkingowych wzdłuż ogrodzenia czy wzdłuż ulicy Strażackiej dla rodziców, którzy chcieliby tam się zatrzymać i doprowadzić dzieci do placówek. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych infrastruktury drogowej Ludwinowo-Czarnowo pod lasem. Jemiliste Kaczka, to jest od zakrętu w Kaczce do miejscowości Jemiliste, jeszcze jednej odnogi. Także całe Jemiliste już było nawierzchnia utwardzona, zaprojektowana. Borki Kunin, Szczawin, Smulnik, Dąbrówka. Kończymy już w tej chwili swoje uzgodnienia w Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie co do zamiany gruntów i ostatnie prace geodezyjne z wydzieleniem pasa drogowego w miejscowości Smulnik i chcielibyśmy w przyszłym roku wykonać dokumentację projektową na połączenie gminy Goworowo z gminą Różan, Smulnik, Dąbrówka. I w miejscowości Cisk na to rezerwujemy 260 tysięcy. W tej chwili projekty drogowe znacznie również wzrosły, liczone od kilometra. Stąd aż tak duża suma.
Zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Goworowie na przyszły rok, te pieniądze rezerwujemy, 214 tysięcy. Z tego oczywiście mamy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i ze Starostwa Powiatu Ostrołęckiego. Obie te instytucje już nam dotacje przyznały, ale złożyliśmy wnioski o przesunięcie na rok przyszły ze względu na brak możliwości realizacji. Ja jeszcze o tym szerzej może będę mówił. Po prostu nie ma komponentów firma, która wygrała przetarg, żeby złożyć ten samochód. Czekali na dostawę podwozia specjalistycznego z firmy, która ich zaopatruje, firmy niemieckiej. Nie ma takich podwozi, trzeba czekać. Do końca roku mieli się zobowiązać. Niestety, no wiadomo, że już tego nie zrobią. Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie 666 080 złotych 42 grosze. Jest to już część naszych zobowiązań, które będziemy ponosili w roku przyszłym. Budowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Sołeckiego 18,5 tysiąca, łącznie 30 tysięcy. Jak mówię, i są to już prace naprawdę końcowe. W tej chwili już w niektórych miejscowościach to są pojedyncze punkty świetlne, pojedyncze lampy czy słupy. Większość miejscowości już takie oświetlenie ma. Modernizacja budynków w Kaczce, modernizacja budynków w Pokrzywnicy. Tutaj w Kaczce 10 tysięcy z Funduszu Sołeckiego, a więc jak widzicie 70 tysięcy budżetowych. Chodziło tu o remont dachu i też stoi to pod znakiem zapytania, jeśli chodzi o realizację w przyszłym roku. Modernizacja budynków w Pokrzywnicy z Funduszu Sołeckiego. I tutaj w imieniu mieszkańców dziękuję sołectwom innych miejscowości, które nie mając jakby potrzeb na własnym terenie, użyczyły tego funduszu. To jest ciekawe i fajne rozwiązanie. Pokrzywnica zebrała 51 216 złotych 8 groszy z Funduszu Sołeckiego. Chcieliśmy trochę dołożyć do tego dachu. Jeśli będzie to możliwe, to 80 łącznie. Natomiast jeśli nie, to trzeba będzie próbować jakoś sposobem gospodarczym te 51 tysięcy wykorzystać. Budowa nowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Goworowie. 500 tysięcy planujemy. To jest na wykonanie projektu też w tym, natomiast te 500 tysięcy to jest zakładając, że hala będzie kosztowała 5 milionów, nasz wkład do Polskiego Ładu, z którego otrzymaliśmy 4,5 miliona. I teraz no, dwa jakby pytania. Po pierwsze, czy uda nam się w tej kwocie zmieścić? I drugie pytanie, czy w ogóle dostaniemy pieniądze z Polskiego Ładu? Warunek otrzymania pieniędzy jest taki, że my tworzymy dokumentację przetargową, przeprowadzamy przetarg i sumę przetargową zgłaszamy do Polskiego Ładu i wtedy otrzymujemy kwotę, która no, będzie spełniała warunki tych 90%. Jeśli chodzi o, jeśli uda nam się zmieścić w 5 milionach lub mniej, to ta kwota będzie co najmniej 4,5 lub mniej. Jeśli będzie to więcej jak 5 milionów, to i tak więcej jak 4,5 miliona nie dostanie. W tej chwili trwają prace właśnie nad założeniami finansowo-użytkowymi. Jest robiony plan i zarysy projektu. Szukamy takich rozwiązań, które zapewnią funkcjonowanie sali, możliwość prowadzenia zajęć z czterema, co najmniej grupami jednocześnie przy pełnowymiarowym boisku, ale bez jakichś naprawdę rozwiązań takich na wyrost, tylko jak najprostsze, jak najbardziej funkcjonalne. Tak samo jeśli chodzi o technologię budynku, budowy samej i wyposażenia. Więc no, staramy się zmieścić w tych
5 milionach, jeśli będzie to możliwe. Nie będziemy mieli dodatkowego źródła ogrzewania. Już sprawdzone są możliwości techniczne wybudowania węzła ciepłowniczego z istniejącej kotłowni w szkole podstawowej. Mamy nadzieję w 2023 roku zmodernizować kotłownię i zainstalować piece gazowe, a więc hala też byłaby ogrzewana z tego źródła. No, staramy się jak najbardziej ograniczać wszelkie koszty. Różnica między dochodami a wydatkami, czyli deficyt 4 miliony 167 tysięcy i tak jak tu jest napisane, jedynym źródłem, które mogłoby je sfinansować, to jest kredyt, pewnym źródłem, bo oczywiście są różne rzeczy się zdarzają, tak jak w 2020 roku otrzymaliśmy dotacje z Polskiego, nie z Polskiego Ładu, tylko jeszcze to było z... Tarczy? No, to, przepraszam, wypadło mi z głowy. Środki covidowe, tak. Dostaliśmy ponad 1 170 000 złotych i to nam w zasadzie uratowało budżet 2020 roku. Także bez deficytu się obyło. W 2020. Także zakończyliśmy bardzo pozytywnie rok 2020 z ograniczeniem prawie 2 miliony długu, który mieliśmy, a więc jak mówię, wszystko może się wydarzyć, ale przy najgorszych założeniach ten wzrost, tak jak już radna dzisiaj wskazywała, zadłużenia może sięgnąć ponad 15 milionów złotych. I tu przy okazji też powiem kilka słów na temat tych ostrzeżeń, które kieruje do nas Regionalna Izba Obrachunkowa. Na rok 2023, 2024, 2025 już nie łapiemy się w tych wskaźnikach, jeśli mogę to potocznie powiedzieć. I te inwestycje, o których mówiłem dzisiaj, planowanych na przyszły rok, część z nich może po prostu nie dojść do skutku właśnie ze względów na rosnące koszty, koszty energii, koszty projektów, koszty wykonawcze i po prostu będziemy musieli zacząć mocno zaciskać pasa, żeby zmieścić się w tych wskaźnikach. To tyle w tej chwili. Proszę o głos do dyskusji. Pani skarbnik chciała odczytać opinię. Stawię Państwu opinię. Uchwała numer 3H/113/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Goworowo projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-2031. Skład orzekający składzie. Przewodnicząca Jolanta Białobrzewska, członkowie Elżbieta Głażewska, Maciej Dąbrowski. Uchwala co następuje. Wydaje opinię pozytywną z uwagami o przedłożonym przez wójta gminy Goworowo projekcie uchwały Rady Gminy Goworowo w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo na lata 2022-2031. Projekt spełnia wymogi określone w artykule 227 ustawy o finansach publicznych dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu. Według projektu wieloletniej prognozy finansowej planowane zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniesie 16 075 822,42 zł, co stanowi 44,56% planowanych dochodów gminy na 2022 rok. W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla wójta niewykraczające poza zakres określony w artykule 228 ustawy o finansach publicznych.
Wartości przyjęte na 2022 rok w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i przedłożonym przez wójta projekcie budżetu gminy na 2022 rok są zgodne, a więc w przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2022 rok zgodnie z przedłożonymi projektami zostanie spełniony warunek określony w artykule 229 ustawy o finansach publicznych. Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2022 rok wydatków bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z artykułem 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający zwraca uwagę na ryzyko naruszenia artykułu 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, bo mimo że wielkości przedstawione w załączniku nr 1 są zgodne z artykułem 243 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2022 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem. To jednak wyszczególnionych poniżej latach spłaty długu różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań obliczonym w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1% i wynosi odpowiednio rok 2023 0,92, rok 2024 0,03%, rok 2025 0,84%. Analizując przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Goworowo, skład orzekający stwierdził rozbieżności w zakresie wydatków zaplanowanych w 2022 roku w przedsięwzięciu ujętym pod nazwą budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu, a wydatkami na to zadanie zaplanowanymi w załączniku nr 3 plan wydatków majątkowych załączonym do projektu budżetu. Ten błąd został naprawiony i Państwo na wspólnej komisji już dostali poprawiony wydruk. Uchwała nr 3C /116/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej gminy Goworowo na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Skład orzekający w składzie przewodnicząca Jolanta Białobrzeska, członkowie Elżbieta Głażewska, Maciej Dąbrowski. Uchwala co następuje. Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Goworowo projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Wydaje opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w przedłożonym przez wójta projekcie uchwały budżetowej gminy Goworowo na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie budżetu? Także omawiamy obydwa projekty, będziemy tylko oddzielnie głosować. Pani poczekam, może ktoś z rady. Dobrze, pan Podleś, bardzo proszę. Nie chce pan zabrać? Nikt nie chce zabrać głosu? No to bardzo proszę. Cierpliwie w bardzo istotnych sprawach może rad. Panie Podleś, niech pan mnie nie drzaźni. Uprzedzam pana. Proszę państwa, budżet należało opracować, ale budżet jest niedowartościowany moim zdaniem. Ponieważ w projekcie budżetu zawarte są pewne zadania dla pocieszenia i cieszcie się, a tu powinien
Niestety z chwilą, kiedy pojawiłyby się jakiekolwiek projekty, to my w każdej chwili możemy dokonać w następnym roku zmian tego budżetu. Przy uwzględnieniu tych środków, które dostajemy. A tu na zasadzie, no to są, cieszmy się, ale stanowczość pana wójta powinna być większa. Powiedzieć, żadnych zadań z funduszu sołeckiego na place zabaw i inne, które wymagają dużego dofinansowania ze strony Urzędu Gminy poprzez zapewnienie, dołożenie środków własnych, nie będzie. Nie uczcie się. Nie będzie, jeśli nie pozyskamy środków zewnętrznych. Druga sprawa. Przejadamy budżet włącznie z dzisiejszą uchwałą, którą państwo w większości przyjęli. Koszty na oświatę co roku wzrastają. I to było wiadomo już od początku mojej kadencji tamtej, że przedstawiając informacje o oświacie gminnej, to już widzieliśmy tendencję sukcesywnie wzrostową. Ale teraz to jest praktycznie tragedia. Państwo mówicie, że subwencji za mało. A ja powiem, a skąd to subwencje rząd ma dać, jak dzieci ubywa? Nic nie zrobiliśmy przez prawie 4 lata, bo to już teraz czwarty rok naszej kadencji tej jest. Pod kątem oświaty. Przychodzicie na komisję, informacje są przedstawiane, bo to wynika z ustawy dla Rady. Wniosków żadnych. Boicie się, zachowujecie się jak Telimena. A tu należy podjąć działania bardzo, bardzo rygorystyczne. Tak jak prosiłam, zastanówmy się nad całokształtem oświaty na początku kadencji, bo to będzie problem. Problem nas dotknie, bo jeszcze nie wiemy tak naprawdę, bo to jest tylko takie hipotetyczne, ile dołożymy do oświaty, bo przecież będą podwyżki dla nauczycieli. Druga sprawa. Do oświaty dokładamy ponad 7 milionów. 7 milionów 89 012 zł. Z budżetu do pomocy społecznej, nawiązuję do ostatniej sesji, dokładamy 2 miliony 123 900. I administracja, oświata nas jedzą. A wy macie bezczelność sobie te podwyżki dawać. Ja naprawdę nie wiem skąd. Druga sprawa to nie uczcie się, że będą większe przychody chociażby z podatku. Bo przecież jak ktośkolwiek coś tam czyta czy słucha, to wie, że będą od nowego roku zmiany. Kwota wolna od podatku zostaje zwiększona, więc wpływy będą mniejsze. Ale nie, my chcemy podwyżki. Za co? Nie wiem. Panie wójcie, powiem tak, nawiązał pan do 2020 roku, gdzie no było to praktycznie tam na poziomie, tam mały ten deficyt, ale to było złudne. Bo wszystkie dane statystyczne praktycznie wskazywały na to, że my będziemy więcej z budżetu dokładać. Prosiłam, zastanówmy się również nad funduszem sołeckim. Nie byliście, bo co?
bo te zwroty są z roku na rok mniejsze. A to, co dostaniemy, to nawet nie wiem, czy pokryje te wasze podwyżki. Nic nigdy nie macie do powiedzenia merytorycznego, tylko jak cokolwiek powiem, to tylko ziapy za przeproszeniem na mnie. Hura na Józia! Hura na Józia! Proszę, hurajcie na Józia. Mnie to nie przeszkadza. Ja umiem czytać, bo miałam dobre nauczycielki. Wnioski, proszę pana, to pan takie wyciągnie, że ja moim zdaniem, proszę państwa, budżet praktycznie jest nierealny. Całkowicie nierealny. Jak można przy takich w ogóle założeniach liczyć na cud? Cud się nie zdarzy. No chyba, żeby. Daj Boże. Ale jak możemy praktycznie mówić o drodze w Gierwatach, kiedy ta droga jest jeszcze w dobrym stanie. I jeśli dostaniemy, no dobrze, niech robi, ale ile jest dróg, które praktycznie dziury mają. Dziury, gdzie kierownik domu środowiskowego, domu samopomocy w Czarnowie w tamtej kadencji sygnalizował właśnie na drogę dojazdową, ponieważ tam jest co chwila dosypywana, ale są doły. I teraz proszę bardzo, jesteście osobami niepełnosprawnymi i idźcie po tych dołach albo ciągnijcie kogoś na wózku. Nie widzę tego. Druga sprawa, panie wójcie, zwiększa pan na kluby sportowe. Ja rozumiem wszystko, ale przecież te kluby sportowe mogą zabiegać o jakieś pozyskiwanie środków. Mogą również występować o tutaj o kwotę, przynajmniej części pokrycia kwoty z tych 95 tysięcy zaplanowanych, które ma w dyspozycji GOPS ze sprzedaży alkoholu. Nie widzę praktycznie kosztów, może są zabukowane w ogólnych kosztach remontowych. Dostosowania siedziby po już powiedzmy byłej bibliotece, która przejdzie do przedszkola, do siedziby przedszkola starego, na remont i dostosowanie pomieszczeń dla posterunku policji. Przecież uzgodnienia jakieś były podjęte. Nie widzę również, żeby biblioteka przeszła już do nowego budynku w sensie odmalowania, wyremontowania, wymiany dachu. Wracając do hali, panie wójcie, ja mam do pana żal i będę miała żal, ponieważ przed wystąpieniem z wnioskami z Polskiego Ładu pan nie konsultował z radnymi, co w kolejności. Ta hala jest rzeczą ostatnią do realizacji. My praktycznie nie mamy rezerwy w ujęciu drugiego źródła dostarczania wody w Lipiance. To był priorytet dla mnie najważniejszy. Niestety, można było popracować. Druga sprawa, fundusze sołeckie, rozdysponowanie środków. Jeśli faktycznie nie mają już na co, to tu ja już powiedziałam, kiedy na wspólnym posiedzeniu, że wspaniała inicjatywa, kiedy już nie mają na co, no to zapytajcie innych, co chcecie, dołożymy wam. Nie, to się tam robi, cuda, wianki i inne rzeczy, aby tylko rozdysponować środki. No i skąd to wziąć? Skąd to wziąć? Przecież my teraz odpis, to ja nie wiem z funduszu sołeckiego przy realizacji jaki dostaniemy. Planujecie tam 15 tysięcy na jakieś inwestycje, gdzie praktycznie ta inwestycja będzie kosztowała około 100 tysięcy.
Czarnowo. Remont świetlicy, niedawno oddany. Pytam się, jaki remont? A, to ten remont po saltkach katechetyczna. No po co te głupoty? Pan przekaże kaczce na coś, na dach. I inne sprawy. Chodźcie na zebrania sołeckie. Kunin, projekty, zagospodarowanie, projekty, zieleni, ogródków i innych rzeczy. Projektant. Kiedy tam jest potrzebna, tam dla strażaków właśnie pomieszczenie, gdzie by mogli ewentualnie w cieple, w godziwych warunkach mieć. Nie plac znów zagospodarowań. I tak kolejno. I powiem jeszcze jedno, proszę Państwa. Jakbym tak powiedziała o wydatkach, co się znajduje na stronie tej i tej, to wy nic praktycznie w większości nie powiecie, bo was to nie interesuje. Ważne, że dostaliście podwyżki. Jeszcze z odpisu właśnie co od wojewody. I teraz jeśli będą mniejsze te odpisy, to będę co sesja, jak tylko za dany rok, wnioskowała o zmniejszenie. Bo jakim prawem w ogóle to takie są? Ja rozumiem, jakbyście byli zakładem przemysłowym, zyski, dochody, podział, nagrody, takie, siakie i owakie. Ale za co? Za to, że ludzie muszą ciężko pracować? Za to, że przychodzicie i nic nie wnosicie? Nie, będę, panie wójcie, przeciwna, odnośnie tego projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Chociażby ze względu na to, że liczę, może złudne moje te liczenie jest na to, że będzie pan twardą ręką. Nie mam pieniędzy, bo to, że to zadłużenie już doszło praktycznie do minimum ściany, to też jest poniekąd zasługa poprzednich radnych, którzy też głosowali za pierdułami, za przeproszeniem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych? Pan Manowski, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja tylko ad vocem. Pani Danusiu, tam są dwie pozycje, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki. Pierwszą z pozycji to jest właśnie część pieniędzy, czyli połowa w zasadzie Funduszu Sołeckiego przeznaczone na dofinansowanie dla Straży Pożarnej, czyli dla świetlicy. A druga część jest właśnie na ten plac, że tak powiem, wiejski. No ale czy by Pani chciała, proszę Pani, żeby obok kościoła czy obok gwiazdy do szkoły wyrosły jakieś krzaki, no chyba lepiej to wygląda, jeśli Pani przejeżdża, proszę zwrócić uwagę na to, jak teraz to wygląda, a jak wyglądało to kiedyś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pan Radny Ziemek. Ja myślę, że Pani Tomaszek nie ma racji, bo ona tutaj wszystkich podejrzewał takie o inne czyny, ale w sensie to ona najwięcej tutaj zdobyła. Taka prawda. Goworowo jest tutaj całe kolebko, że tutaj tak, co zachciała w przedszkole, wszystko jest, mówię, na najwyższym standardach, a my będziemy cierpić. Jeszcze teraz ona chce po prostu nam te środki sołeckie zabrać. My mamy swoje plany, perspektywy i proszę, tak jak powiedziałem, nie wchodzić z butami w nasze życie wiejskie. Pani Domasik, teraz mówię, właśnie ona jest najbardziej, ja mówię, ja w pewnych sytuacjach mówię, akceptowałem przy szkole inne zadania, ale mówiłem poprzednio, do tego dojdziemy, że ten suwak nasz z pożyczkami się dojdzie do końca, nie będziemy mieli żadnego ruchu. Dlatego ja uważam, że Pani tu jest najbardziej na pierwszym miejscu, że Pani to gminę zadłużyła. Dlatego proszę przemyśleć te sprawy. Pani się wycofuje z Komisji Oświaty, bo Pani widzi, że sytuacja jest bardzo trudna. No niestety, Pani jest głównym sprawcą tej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Podleś. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Wójcie, mam jedno pytanie. Znowu będzie, że ja wszystko na nie dla powiatu, no ale jednak. W projekcie mamy opracowanie dokumentacji projektowej
dwóch dróg, prawda? To jest tylko dokumentacja projektowa. Czy pan się orientuje, kiedy będziemy musieli dołożyć starostwu na już inwestycje i jaka to będzie kwota? Bo to jest, jeśli projekt na jedną drogę opiewa na 66 tysięcy, na drugą 56, to ja się obawiam tam kwot jedynki z przodu z kilkoma więcej zerami. To wtedy naprawdę nas na to nie stać. Również droga powiatowa. Jaki to jest odcinek? Odkąd to jest? To jest od mostu w stronę ronda? Czy ta droga, którą mamy inwestować, to 736 tysięcy? Jeśli to jest ten odcinek, to ja uważam, że to nie jest droga, którą, że tak powiem, już byśmy musieli remontować. To jest naprawdę duże zadanie i czy to jest naprawdę tak niezbędne, żeby to przy takim zadłużeniu i tak jak mówiłem... Pani Justyno, bardzo proszę o ciszę. Tak jak mówiłem, jak tu był pan starosta i kiedyś to chyba było zdalne jeszcze, już nie pamiętam, czy tu na miejscu powiedziałem, jak to może być i temu staroście, że nas na to nie stać, prawda? Tu pan starosta kiedyś się, można powiedzieć, prawie obraził, jak nie dacie, to nic nie będziemy u was inwestować. No to były mniej więcej takie słowa pana starosty. No to było trochę chyba niepoważne z jego strony. Ja cały czas proszę, żeby również pan starosta zrozumiał, w jakiej my jesteśmy sytuacji jako gmina. I w ogóle, no również jeszcze temat podobny. Wspominał pan o budowie, o poprawie tej drogi, co te dwa sklepy może się nam dołożą parę złotych, prawda? Ja bym chciał, bo dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że kiedyś była rozmowa na temat opłaty, to było chyba tak zwane, nazywa się deszczówka, tak? Jeśli z takich dużych placy woda spływa w naszą kanalizację, to się nazywa kanalizacja deszczowa, prawda? Takie duże tereny, które są zabetonowane, uważam, że znaczy na pewno jest możliwe, żeby oni płacili nam jakieś pieniądze za to z metra kwadratowego i chyba nie mamy takiej uchwały z tego, co kojarzę. Nie jest to określone, nie pamiętam dokładnie, jakby pan wójt, że nie pamiętam po prostu i to jest moje pytanie. Czy mamy taką uchwałę, czy jeśli jest to jaka kwota? No i poza tym, jeśli takie budynki powstają, takie sklepy, to uważam, że to też przy zgodzie na budowę tego, to już powinien wtedy być projekt i można już było wtedy z nim negocjować. Prawda? Przy pozwoleniu na budowę, że jeśli taki coś powstaje, to wiadomo, że będzie tej wody dużo, będzie potrzebny dojazd. W momencie, jeśli oni zgłaszali o pozwolenie, o projekt na budowę, już można wtedy było negocjować warunki. Tak, pozwolimy, ale. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Danuta. Nie będę się odnosiła do polemiki pan, nie będę w ogóle polemizować z panem radnym Ziemkiem z Czarnowa, bo nie jest to dla mnie partner do dyskusji na dzień dzisiejszy. Natomiast panie Podleś, jako radny powinien pan wiedzieć, że to w gestii ewentualnie uchwały rady wchodzi tak zwana opłata, to co pan powiedział, deszczówka. I takiej uchwały na dzień dzisiejszy nie mamy. Ale ja nie panią prosiłem o odpowiedź na te pytanie. Natomiast chciałam się do pana odnieść. Myślałam, że pan się odniesie do całokształtu tak budżetu. Co mamy w perspektywie tej od stycznia w pierwszej kolejności, że tak powiem, zmienić, a nie dywagacje snuć, że oni powinni, ale ja nie wiem, czy powinni, czy nie powinni. To przed zadawaniem w ogóle pytań do wójta, to powinien pan sobie przejrzeć ewentualnie uchwały albo dopytać. Takiej uchwały na dzień dzisiejszy nie ma odnośnie deszczówki. Wracając teraz do ewentualnie tego
poszerzenia obwodu rury to była sprawa od X czasu, ponieważ woda, jak doskonale wiecie, zawsze spływa z góry w dół. I ta rura, która była zrobiona, nie wiem, czy to za czasów pana Gajewskiego, czy za czasów pani Kuleszy, gdzie było to remontowane, przekrój tej rury był stanowczo za mały, gdzie ta woda nie była zbierana. I ciągle był problem, wiecie doskonale, jak są deszcze, że nie można przejechać właśnie tutaj, gdzie jest zalewana posesje prywatne przy straży, tutaj te podwórko przy straży, szkoła rolnicza i utrudnienia są w ruchu. To jest zasadne. I tyle albo aż tyle. My się powinniśmy w ogóle zastanowić, dać ewentualne wnioski do pracy od 1 stycznia, co my chcemy praktycznie wnieść. Pan wójt zresztą to wspominał na wspólnym posiedzeniu komisji i sygnalizował, ale niestety nie było tutaj z państwa nikogo, kto by zabrał jednak głos, więc naprawdę. Czytajcie i przychodźcie na sesję przygotowani, na komisję i wiecie, i mówcie, jakie założenia od 1 stycznia powinny już być w zmianach do tego projektu uchwały budżetowej i w UPF-ie. I to jest istotne, bo wy zaraz będziecie chcieli drogę taką, siaką, owaką, tylko pytam skąd. I będziecie się buczyć na innych, że akurat nie chcą. Ale ktoś, kto myśli rozsądnie, to chyba wie, że jeśli ja mam, już powiem, przeznaczone pieniądze na to, i idę do sklepu i mi się podoba kiecka za 10 tysięcy przykładowo, już nie wiem, czy takie nawet są, no to co, z tych pieniędzy kieckie kupuję? To jest dla mnie najistotniejsze. Czy do żarcia i opłaty, czy z opłat biorę se dokładam z tej pulki, którą mam wyznaczono na opłaty do tej kiecki. No proste. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny Żebrowski. Pani przewodnicząca, ja się chciałem odnieść do słów Danuty Domasik, radnej w sprawie asfaltu miejscowości Gierwaty. To jest decyzja moja, to jest decyzja jako sołtysa tej miejscowości, zarazem mieszkańców również, bo to jest nie asfalt, to jest smołówka, gdzie był po prostu lepikiem posypywany, polewany tylko, prawda, żwir i to jest uciśnięte. I doły się tak wybijają, a w dodatku wszyscy mieszkańcy Gierwat, którzy mają małe dzieci, przez to wieś przejeżdżają minimum dwa razy, bo dzieci wożą do Borowego do szkoły. I także ja bym prosił, że pani w te sprawy nie ignorowała. Gospodarzem to ja jestem tam, a pani niech pilnuje swojego Goworowa. Odpowiem tak, jak pani mi kiedyś powiedziała. Jak się zwróciłem w sprawie przystanku w poprzedniej kadencji, pani powiedziała w Goworowie, że może coś tańszego i tak dalej. Pilnuj swoich Gierwat i swojego okręgu. Więc ja się teraz tymi samymi słowami zwracam. Radna Domasik niech pilnuje swojego Goworowa i swojego okręgu, a gospodarze są na danym terenie, sołtysi, radni i oni decydują, a nie radna Domasik. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani Domasik. Bardzo się cieszę, że pan jest gospodarzem, tylko proszę pana, czy pan za te to, co pan wójtu przedstawił, zrobi? Czy pan dołoży jako gospodarz do tej drogi? Ja tylko powiedziałam, że jeśli nie będzie, powtórzyłam słowa pana wójta, jeśli nie będzie dofinansowania, to panie wójcie, basta, nie ma. Może lepsze czasy się trafią. A pan niech rozumie, panie Żebrowski, pan jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, rozumny człowiek, mądry człowiek, z długoletnim stażem sołtysa, radnego, więc naprawdę proszę słuchać, co ja mówię. A ja nie mam nic do tego, pan jest wspaniałym gospodarzem.
tylko do tych 150 tysięcy, czy pan jako gospodarz dołoży? Pani radna, jeszcze Kępa i pan wójt, dobrze? Dziękuję. Szanowny panie wójcie, Wysoka Rado, ja tutaj się cały czas zastanawiam nad podjęciem decyzji w sprawie, czy popieram ten budżet, czy też nie. Wysłuchałam z uwagą słów pana wójta i tak jak pan wójt powiedział, część tych inwestycji po prostu może nie dojść do skutku. Czynniki są różne, czasami nieprzewidywalne dla nas na ten moment. Ja pierwszą rzeczą, którą chciałam powiedzieć, to ponieważ jestem przewodniczącą Komisji Oświaty, stąd ponawiam prośbę, która gdzieś tam na komisji się pojawiła, do pana wójta o tę racjonalizację kosztów w oświacie, przede wszystkim przy tworzeniu arkusza organizacyjnego na rok szkolny następny. Ten arkusz będzie tworzony w kwietniu, więc bardzo proszę tutaj o naprawdę bardzo dokładne pochylenie się nad kosztami, aby ta oświata nie wzrosła aż o tyle, ile jest zaplanowane, bo to jest bardzo, bardzo dużo. Ja wiem, że to jest trudne, ale chociaż minimalnie proszę te koszty w jakiś sposób spróbować zracjonalizować. Kolejną rzeczą, którą chciałam się odnieść, to, że ja jako radna okręgu, z którego mnie wybrano i miejscowości, w których mieszkam, nigdy nie podniosę ręki za zniesieniem funduszu sołeckiego, dlatego że dla takich maluczkich jak my gdzieś na końcu nie będzie nic, bo jest bardzo dużo też innych inwestycji, bardzo dużych, ważnych. Tak naprawdę w moich miejscowościach zaczęło coś się dziać w momencie, kiedy ten fundusz sołecki zaistniał. To są niewielkie inwestycje, to jest rok, z roku na rok coś, to nie jest dużo, ale przez kilka lat już to widać. I przede wszystkim społeczeństwo też ma jakiś głos, może coś postanowić, pobudziło to też mieszkańców do jakiejśkolwiek, ożywiło do jakiejśkolwiek dyskusji, do jakiegokolwiek decydowania. Po prostu ludzie zaczęli na cokolwiek mieć wpływ, więc ja na pewno się nie przychylę do zmiany zniesienia funduszu sołeckiego. I kolejną rzeczą, którą chciałam tu powiedzieć, to hala sportowa. Owszem, pan wójt nie poinformował nas jako radnych, że składa wniosek do Polskiego Ładu właśnie na tą halę. Ja również tu jako przewodnicząca Komisji Oświaty byłabym złą przewodniczącą, gdybym powiedziała, iż ta hala dzieciakom nie jest potrzebna, ale z drugiej strony wiem, iż dzieci chodzą do hali sportowej w Goworowie, która dzięki temu, że chodzą, to jest dużo bardziej w pełni wykorzystywana. Jest to porozumienie między właśnie samorządami. Tutaj pan starosta tej hali użycza, więc dzieciaki mają gdzie ćwiczyć. Natomiast tak, owszem, taka hala jest potrzebna, ale fundusz nasz na chwilę obecną jest tak jak widać, jaki jest. Stąd ja będę za tym budżetem, natomiast jeżeli będzie wniosek o dołożenie do powyżej tych 5 milionów, ja na pewno będę przeciwko. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wójt był pierwszy, pani Danusiu później. Dobrze. Proszę państwa, to nie chodzi o likwidację funduszu. To chodzi o racjonalne wydatki. I jeśli ja mam klimatyzację za 11 tysięcy, to trzeba szukać tej klimatyzacji za 11 tysięcy, żeby jak najmniej albo w ogóle w roku 2022 nie dokładać z budżetu. Jeśli ja mam, proszę państwa, garaż,
kupa, sołectwo jakiś garaż chce za 14 tysięcy. Kosiarka spalinowa za 2. Po co komu kosiarka, jeśli to są grunty gminne? Przecież to jest zadanie własne gminy poprzez realizację zadań przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a może też przez tą spółdzielnię, która już zaczęła funkcjonować. Racjonalność. 2 świetlice w Czarnowie? Proszę bardzo. To, co pan wójt wcześniej powiedział, nie wie, czy będzie akurat dach w kaczce, bo ta kwota przerasta możliwości dofinansowania. Więc przy jakichkolwiek, to samo od lampy, oświetlenie. Sygnalizował pan wójt. Mało tego, no nie daj Boże, żeby nie doszło do tego, że w ogóle, prawda, przez miesiąc albo 2 tygodnie nie będzie, będzie wyłączony prąd, ale może taka sytuacja zaistnieć. Więc o czym mówiłam? O lampach solarnych. Żebyśmy jednak wykorzystali. Będzie wyłączone, zaraz będą krzyki, a to są wszystko koszty. Koszty energii poszły, więc racjonalność i patrzenie racjonalnie na to. Już pani Danuta? Tak, już ja nie będę gadać. Dziękuję. Teraz pan wójt, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, chciałem się odnieść do tych słów moich poprzedników dotyczących konkretnie tych założeń budżetowych. Jeśli chodzi o halę, to zacznę od pani Justyny, która ostatnio zgłaszała swoje wątpliwości. Oczywiście najpierw musimy poznać koszty, czyli doprowadzić do przetargu. Z perspektywą pozyskania tych 4,5 miliona myślę, że warto ponieść te koszty przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Poznamy koszty i wówczas, jeśli przewyższą one te zakładane 5 milionów, to na pewno będziemy musieli, nie chcieli, tylko będziemy musieli po prostu szukać dodatkowych dofinansowań i tutaj takie środki co roku są możliwe do pozyskania w Urzędzie Marszałkowskim. W Ministerstwie Sportu Totalizator Sportowy też ma swój fundusz, którym wspomaga właśnie budowę takiej infrastruktury. I na pewno będziemy to wykorzystywali, te możliwości. Jeśli chodzi o arkusz organizacyjny, czy w ogóle optymalizację wydatków w szkołach, jeśli chodzi o filię w Szczawinie, to już o tym dyskutowaliśmy na komisji również. Jeśli w tym naborze marcowym okaże się, że nadal nie ma chęci wysyłania przez rodziców dzieci do tej placówki, to należy przenieść klasy 0-3 do szkoły macierzystej. Tak jak mówiłem wcześniej, oddziały przedszkolne są nam potrzebne i myślę, że z powodzeniem tam w tamtej szkole mogą być. Natomiast tutaj te konkretne jakby rozwiązanie czy oszczędności życie na nas wymusi po prostu. Co do w ogóle oświaty i wydatków na oświatę, chciałem powiedzieć, że już w tej chwili na koniec roku miał być czytany projekt tak zwany Lex Czarnek, czyli ustawy wprowadzającej zmiany w karcie nauczyciela, między innymi dotyczącej ilości godzin, a więc zwiększenia pensum z 18 do 22, 24 godzin. Jeśli te zmiany, a prawdopodobnie zostaną wprowadzone, w styczniu wejdą w życie, to od września czekają nas w ogóle zmiany rewolucyjne, jeśli chodzi o oświatę, bo 20%, czyli co piąty nauczyciel, będzie musiał odejść z pracy. A więc trudno tu w ogóle przewidzieć, jaka to będzie skala. Mówi się o możliwości przejściu na wcześniejszą emeryturę, nie stuprocentowo, tylko w wysokości 80% dla nauczycieli, którzy przepracowali 20 lat przy tablicy i mają odpowiedni staż pracy, zaczęli pracę przed 99 rokiem. Jeśli te warunki będą zaproponowane i dość atrakcyjne, to podejrzewam, że może odejść nawet więcej niż co
co piąty nauczyciel. No i będziemy, myślę, że w połowie roku stawali przed kolejnymi jakimiś dylematami, będziemy musieli podejmować decyzje. Także naprawdę trudno jest przewidzieć cokolwiek w roku 2022, jeśli chodzi o oświatę w tej chwili na terenie naszej gminy. Chciałem odnieść się do słów radnego Jakuba Podlesia. Jeśli chodzi o podatek od powierzchni zabudowanej czy zabrukowanej, w tej chwili nie mamy takiej uchwały. Mówiło się o wprowadzeniu takiego podatku oddzielną ustawą, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Na razie nic takiego nie zaistniało. Są co prawda możliwości opodatkowania. Tutaj pani skarbnik może, jeśli trzeba będzie, kilka słów powie, ale chodzi o działalność rolniczą. Nie ma takiego rozwiązania, jeśli chodzi o... Bardzo proszę o spokój, W tej chwili nie mamy takiej uchwały czy możliwości opodatkowania od gruntów przeznaczonych pod działalność. Oprócz tych dwóch sklepów, które wymieniłem, mamy w Goworowie jeszcze jednego bardzo dużego przedsiębiorcę, który ma tam co najmniej pół hektara pod zabrukowane i takiego podatku nie naliczamy. Natomiast jeśli chodzi o konkretny tutaj przypadek tych sklepów i przepustowość, warunki otrzymali na obecnie istniejące możliwości odbioru wód opadowych i zarówno jedna, jak i druga placówka handlowa jest wyposażona w zbiorniki retencyjne. Czyli przy założeniu jakichś tam średnich miesięcznych czy rocznych opadów, oni mają swoje zbiorniki wbudowane w teren. Natomiast nigdy nie możemy jakby przewidzieć, wiemy doskonale, jakie są deszcze nawalne i w ciągu minuty, jeśli spadnie, nie wiem, kilkadziesiąt litrów wody na metr kwadratowy, to żaden zbiornik po prostu tego nie wytrzyma i się przeleje. Stąd musimy jakby ten kolektor wybudować, tym bardziej, że już, jak mówiłem, początek odwodnienia w ulicy Strażackiej to jest przekrój 250, a ujście 150, czyli odwrócone zupełnie proporcje. Tutaj musimy to przebudować. Natomiast tak jak mówię, warunki były na przyłączenie do sieci kanalizacji deszczowej wydawane na obecne możliwości. Co do inwestycji drogowych, tutaj radny użył pojęcia, czy my musimy remontować. No my nie, bo to nie jest nasza droga, w ogóle nie musimy tutaj nic robić. Jeśli chodzi o stan techniczny, no nie jest najlepszy. I tu starosta w swojej jakby takiej konsekwencji modernizacji tej drogi od Ostrołęki do Wyszkowa przez naszą gminę stara się ten standard utrzymać jak najlepszy. No i stwierdzili nie tylko pewnie starosta, ale i też specjaliści czy zarząd dróg powiatowych, że ten remont jest wymagany. Natomiast co do finansowania z naszej strony, to tak jak mówiłem, jeśli kieszeń będzie pusta, to nie, w tej chwili już nawet nie możemy mówić o tym, że sfinansujemy z kredytu, tak, czy z pożyczki, bo wskaźniki nam nie pozwalają na zaciąganie długów. No i starosta będzie musiał po prostu stanąć przed faktem, że my nie mamy możliwości dofinansowania inwestycji powiatowych. Nie to, że nie chcemy, tylko tak jak mówiłem, nie mamy takiej możliwości. Padło tutaj stwierdzenie też, radny Ziemek mówił o tym, że wybudowaliśmy przedszkole kosztem jakby inwestycji takich mniejszych, lokalnych w poszczególnych miejscowościach. Już wielokrotnie mówiliśmy tutaj publicznie na ten temat, że Goworowo jako chyba ewenement w skali, nie wiem, województwa nie miało normalnej placówki oświatowej, takiej jak żłobek czy przedszkole gminnej. Ja już nie mówię o tym, że są takie placówki samorządowe w mniejszych miejscowościach. Poza tym chciałem powiedzieć, że to jest inwestycja w przyszłość. Jak najlepsze warunki dla rozwoju i wychowania naszych dzieci.
przypomnę starszym, bo młodzi nie mieli z tym styczności, że nasi dziadkowie czy rodzice często nie dojadali, a wszystkie pieniądze oddawali na to, żeby wykształcić swoje dzieci. I to jest podobna sytuacja. Musimy zainwestować w jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci po to, żeby im, ale i nam w przyszłości było lepiej. Ja wiem, że w każdej miejscowości każdy krawężnik, każdy chodnik, każda lampa, każdy kawałek asfaltu jest ważny. Jakby w porównaniu do tej inwestycji i do naszych potrzeb absolutnie nieporównywalny. Hala sportowa, to już mówiłem. Jeśli chodzi o kluby sportowe, rzeczywiście prowadziliśmy takie rozmowy tu z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i on zwiększy jakby pomoc tym stowarzyszeniom czy konkretnie klubowi sportowemu, jeśli chodzi o dofinansowanie. I no te 85 tysięcy, które zaplanowaliśmy, być może uda się jeszcze w jakiś sposób tutaj wspomóc właśnie z innych paragrafów czy z innych działów. To chyba wszystko, co zdążyłem sobie zanotować. Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Proszę, pani radna. Wspomniał pan o tej inwestycji od Brzeźna przez rzekę, tamten most i do łączący z Pokrzywnicą. I między innymi pan taką inwestycję wymienił, żeby linia gazyfikacji była, więc proszę pana, ja powiem tak. Jeśli będzie zainteresowanie miejsc Pokrzywnicy gazyfikacją, to wtedy już to jest zadanie ciągnięcie linii, bo my nie ponosimy żadnych kosztów związanych z ciągnięciem linii Polskiej Spółki Gazowniczej. Nie można sobie tak linii położyć, ponieważ kto poniesie odpowiedzialność za to? Oni mają odpowiednie procedury, ogłaszają przetargi, to są firmy wyspecjalizowane i tu nie ma, tutaj nam się nic, więc więcej szkód byśmy narobili niż takiej innej możliwości. Kanalizacji owszem, ale tu z tą linią to troszeczkę nie jest tak. Ja nie wiem, kiedy pan będzie miał taką już orientację do kosztu całkowitego tej hali. Nie wiem też, jaki to będzie metraż tej hali, gdzie ona będzie usytuowana, w jakim miejscu, bo jak ja tam sobie przyjechałam ostatnio, no to niestety tam tak na rzut mojego oka, to ja nie widziałam miejsca, żeby tam można było, chyba że się wykupi jakąś działkę obok, żeby tam usytuować tą halę. Naprawdę, to ja uważam, że to nie jest strzał w dziesiątki, to jest blef praktycznie w mojej ocenie. Bo naprawdę ja jeszcze raz powtarzam, to, że dają, ojejku, tu projekty, wnioski składamy, bo to trzeba naprawdę wiele przemyśleń z tym, że co my będziemy z tego mieli. To jest to taka ostateczna inwestycja, która może z czasem być postawiona. Druga sprawa, ja chciałam zadać panu pytanie. Bo mówimy o tym ładzie, tak, prawda, różne tam komunikaty w radio, w telewizji, w gazetach czytamy. Czy my mamy na piśmie już przyznane te środki? Bo przecież ten Polski Ład jest uzależniony oczywiście, wydaje mi się, od pieniędzy unijnych, tak? Czy tylko to jest tak na po prostu na wodzie pisane, że mamy, a jak co do czego przyjdzie, to możemy ich nie mieć? Bo nie wiem, no proszę mi tak, macie państwo te wszystkie finansowe sprawy, to powiedzcie, na czym my stoimy, bo to papier wszystko przyjmie, nie? A mnie to się liczy, co ja mam w portfelu.
Już? Czy pan wójt chce odpowiedzieć, to proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeśli chodzi o halę, co do potrzeby i wybudowania, już wielokrotnie mówiłem, podobnie jak przedszkole, jesteśmy jedyną gminą, która nie ma takiego obiektu. Szkoła, która w tej chwili ma ponad 400 dzieci, zmuszona jest korzystać z sali gimnastycznej przy hali, przy zespole szkół powiatowych, bo to też nie jest hala sportowa, tylko tak nazywamy, że w Goworowie jest największa, natomiast z halą ona ma niewiele wspólnego. Co do samej hali, jeśli będziemy mieli opracowany plan finansowo-użytkowy i specyfikację zamówienia, to będziemy się starali w styczniu ogłosić przetarg i dopiero wtedy poznamy jakby realia, z czym przyjdzie nam się mierzyć. Umiejscowienie. Hala musi być wykorzystywana na co dzień. Nie możemy stawiać budynków, które będą stały puste, a więc przy szkole to jest jedyne rozsądne, mądre rozwiązanie, tak jak to jest w Wąsewie. Wszystko jest w jednym miejscu. Przedszkole, szkoła, hala sportowa, stadion. I w tym przy szkole podstawowej, przyklejona do starej hali sportowej, jak będą jakieś zarysy, ja bardzo chętnie państwa zapoznam. Na razie jeszcze mamy tylko pewne założenia. Jak będzie przygotowana właśnie specyfikacja warunków zamówienia z konkretnymi założeniami, to wtedy oczywiście upublicznimy te dokumenty i będziemy razem dyskutować. Hala będzie miała około 340 metrów kwadratowych, jeśli chodzi o powierzchnię taką sportową, wymiary 43 na około 30 metrów. Wszystko to nam się w tej chwili zaczyna układać, mieścić na placu szkolnym, oczywiście kosztem terenu zielonego i tu należy myśleć w przyszłości o powiększeniu terenu szkoły. I takie możliwości zawsze istnieją. Natomiast jeszcze raz podkreślam, budynek musi być przy szkole, bo on musi żyć. Musi być zasadność jego utrzymania. I to, co mówiłem wcześniej, możliwość ogrzewania całego obiektu już z istniejącej kotłowni. To nam zdecydowanie obniża koszty, nie mówiąc już o tym, że tu ta hala jest potrzebna. Co do ujęcia, ja wiem, że i o tym też mówiłem, do ujęcia SUW-u w Lipiance też jest bardzo ważny i on był składany również do Polskiego Ładu. Niestety nie dostał zielonego światła. No, myślę, że może rząd po prostu chce takie bardziej znaczące inwestycje dofinansowywać, które bardziej znaczące, tak? Które są łatwiej zauważalne. SUW-u gdzieś tam w lesie nikt nie zauważy, tak? Czy wody w rurach pod ziemią, a tutaj hala sportowa jest takim obiektem właśnie, podobnie jak drogi czy mosty, które wszyscy widzą. Co do środków, mamy tylko promesę, no tak można powiedzieć, ładnie wyglądającą kartkę, na której mamy napisane 4,5 miliona i nic poza tym. W przeciwieństwie do innych środków dotacyjnych, mam tu na myśli właśnie kanalizację czy wodę, kiedy bez większego rozgłosu była lista ogłoszona, kto ile dostaje i pieniądze już są. I musimy je w ciągu 3 lat wykorzystać. A przy hali sportowej nie mamy w tej chwili zabezpieczenia, tak, jakiegoś na piśmie potwierdzenia, że te środki już są. Mamy informację tylko, że mamy przeprowadzić przetarg i dopiero zgłosić się dalej do procedowania w pozyskaniu środków. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zadać pytanie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały nr 41/273/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goworowo na lata 2022
2031. Ania, pomalutku. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 12 za, 2 osoby przeciw, 1 się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goworowo na rok 2022. Numer 41/274/2001 z 16 grudnia 2021 roku. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj zabrać głos? Myślę, że zostały omówione obydwa projekty uchwał. Nie widzę, żeby ktoś chciał jeszcze dyskutować, więc zarządzam głosowanie. Dziękuję, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 12 za, 2 osoby przeciw i 1 się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały numer 41/275/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Kółko. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Zanim przejdę do szczegółów, chciałem powiedzieć, że miejscowość Kółko, historycznie nazwa, która tam funkcjonuje i mieszkańcy są związani ze swoją miejscowością, w tej chwili funkcjonuje jako sołectwo i miejscowość Wólka Kunińska, a numerację zachowała jeszcze z miejscowości Kółko. Poza tym tablice też z miejscowością nazwy Kółko istnieją. No i na podstawie artykułu 8 ustawy z 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjologicznych urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek Rady Gminy, na obszarze której jest położona miejscowość. Ostatnio ukazała się też w sierpniu przepisy. Pojawiły się przepisy, które nakazują ujednolicenie numeracji w nieruchomości w danej miejscowości. No i poprosiliśmy o spotkanie mieszkańców miejscowości Kółko, żeby się określili, czy chcą, żeby nadać im nowe numery zgodnie z numeracją, jaka istnieje w miejscowości Wólka Kunińska, czy druga możliwość, którą dają przepisy, przywrócenia czy powołania miejscowości pod nową nazwą. Jednogłośnie wszyscy mieszkańcy w ramach tych konsultacji wybrali to drugie rozwiązanie, czyli chcą oficjalnie, żeby ich miejscowość nazywała się Kółko i wtedy numeracja będzie już wśród tych nieruchomości wprowadzona. W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej Rada Gminy jest obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości i podjąć stosowną uchwałę. Stąd ten projekt przedkładamy. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Jakiś problem mamy mały?
Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Numer 41/276/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykazu lasów uznanych za ochronne na terenie gminy Goworowo opracowanego do planu urządzania lasu dla nadleśnictwa Ostrołęka. Bardzo proszę pana wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, pismem z dnia 17 listopada 2021 roku nadleśnictwo Ostrołęka zwróciło się z prośbą do Rady Gminy Goworowo o zaopiniowanie wykazu lasów położonych na terenie gminy Goworowo proponowanych do uznania za ochronne o łącznej powierzchni 674 hektarów 31 arów. W mijającym dziesięcioleciu za ochronne było uznanych 653 hektary 77 arów, a więc mamy tu wzrost o ponad 20 hektarów. I ten wzrost jest spowodowany głównie włączeniem do gruntów leśnych terenów zewidencjonowanych wcześniej jako nieużytki. Najczęściej były to tereny bagniste, które w oczywisty sposób powiększyły obszar lasów wodochronnych. Rada Gminy powinna wyrazić opinię w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że Rada Gminy nie zgłasza zastrzeżeń. Jednak wcześniejsze uchwalenie pozwoli na szybsze podjęcie prac nad planem urządzania lasu. Opis lasów wnioskowanych do uznania za ochronne, uzasadnienie, jak i szczegółowe sposoby prowadzenia w nich gospodarki leśnej oraz ich lokalizacja zostały zamieszczone w załącznikach do uchwały. Uznanie lasów za ochronne nie spowoduje zmniejszenia wpływów dla gminy z tytułu podatku leśnego. W zasadzie po naszej stronie czy Rady jest tylko zaopiniowanie pozytywne lub negatywne, natomiast nie mamy możliwości czy wpływu na zmianę tych planów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zarządzam głosowanie. Ania. Dziękuję. Zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 15 radnych, 15 za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwała numer 41/277/21 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Bardzo proszę wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, to uzasadnienie odczytam i ono zostało przygotowane tak jak i cały program przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Wiem, że po pierwszym czytaniu, jeśli tak mogę powiedzieć, na komisji były uwagi. Te uwagi zostały uwzględnione i wprowadzone, zmienione w tekście, który jest załącznikiem. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Obowiązek ten jest realizowany poprzez coroczne uchwalenie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyżej wspomniany program ukazuje sposoby wykorzystania zasobów materialnych i personalnych w celu zrealizowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie gminy Goworowo, opierając się jednocześnie na wiodącej i podmiotowej roli współpracujących z samorządem gminnym instytucji, podmiotów i organizacji pozarządowych.
Program został opracowany na podstawie analizy dostępnych danych, zwłaszcza w oparciu o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Opracowanie to ukazuje szereg działań zaproponowanych do realizacji w sferze profilaktyki i sposobów rozwiązywania problemów alkoholowych. Jego realizacja w dość dużej mierze uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. I tu kierownik dopisał, że w świetle powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radna. Już na ostatniej komisji to omawialiśmy, ja miałam tam uwagi, więc uważam, że dla przyzwoitości należało podmienić strony, żebyśmy wiedzieli, na czym procedujemy, bo same stwierdzenie, że to zostało zmienione, to ja tak naprawdę nie wiem, czy zostało zmienione te moje uwagi, wzięto pod uwagę, czy nie. Druga sprawa, to będę teraz monotematyczna, ponieważ przy każdymkolwiek, jakimkolwiek programie, którym jest w nazwie gminny program, w tym wypadku profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022, to ja życzyłabym sobie, żeby to było, żeby się to odnosiło do gminy, a nie używanie sloganów górnolotnych, sformułowań książkowych, podręcznikowych, który tak praktycznie nic nie daje. Jeśli weźmiecie sobie programy poprzednich lat, to ten program w ogóle nic nie wnosi nowego, tylko jest po prostu przypisany. Jeszcze przypisany, jeszcze na co zwracałam uwagę na komisji, źle. Więc naprawdę, jeszcze raz powtarzam, nie twórzmy programów dla programów, bo to wynika z jakichś tam przepisów, ale jeśli to ma być gminne, dla naszej gminy, to ja biorąc taki program wiem wszystko, jaki jest problem, a nie tylko się odnosimy w tym, że a to problem odnośnie diagnozowania to jest zawarty w diagnozie lokalnych zagrożeń przeprowadzonych w 2018 roku. A mamy 2022. Więc jakieś takie wzmianki i pod zdiagnozowanym na bieżąco możemy dopiero opracowywać jakieś rozwiązania. Czy nawet jakieś wnioski, czy za dużo tych punktów alkoholowych, czy mamy zwiększyć, czy mamy zmniejszyć, co najczęściej, jakie pomoce, prawda, wychodzić do nich na przykład, nie tylko kasę ściągać od sprzedaży alkoholu. No jest to bardzo znaczące. Ja nie wiem, czy nie podwyższymy tych opłat. Nie wiem, czy możemy podwyższyć, czy nie, ale na następną sesję się doczytam, doedukuję. I tak praktycznie to ja nic, to tak jakbym wzięła jakiś, nie wiem, krajowy program, polski program, czy jakiś, a to wszystko jest takie. Nie, ja po prostu już ja 7 lat jestem radną i ciągle takie same programy i ciągle takie same programy i nic nowego praktycznie. To ja nie będę za takimi programami, pomimo to, że ustawodawca nakłada obowiązek, ale niech ktoś przyjedzie na jakoś, czy się przeszkolą, jak te programy pisać, jechać gdzieś tam w Polskę, zobaczyć jak to jest, a nie tak, nie wiem, jak może to w całej Polsce tak jest. To ja już dziękuję na te przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? No ja nie wiem, czy to jest wykreślone, ma pani oryginał. Tak, tak. Została wykreślona na stronie, i też nie numerują stron, ta byle strategia, jakoś, tak? Ale wszyscy święci się pod tym podpisali, proszę państwa. Nie wiem, kto to opracował, ale kierownik przekazał, że wójt, radca, że są naniesione poprawki. No i teraz jest tak, na stronie, gdzie tam przed diagnozą, rozdział pierwszy.
gdzie się zwróciłam uwagę, proszę zwrócić, czy został wykreślony strategia rozwiązywania problemów, która tylko funkcjonuje do tego roku, bo nie mamy na następny rok. Tak, bo następna lata. Będzie w następnym Druga roku. Sprawa, dane diagnozy. Dane z powyższego opracowania zostały bardzo szczegółowo opisane w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020. Jeden. Jest poprawione. Ale to już poprawione? Tak. Tak. No reszta to mi się też nie podoba. To, co pani wnosiła, zostało poprawione. Czy jeszcze coś? Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. A, dziękuję. Zamykam głosowanie, ponieważ pan radny Manowski opuścił obrady z przyczyn osobistych, więc w głosowaniu brało udział 14 radnych, 12 za, 2 osoby przeciw. Tak. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Punkt 5. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W dniu 6 grudnia odbyło się posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Goworowo, na którym omawiano projekt budżetu na 2022 rok. W dniu 14 grudnia o godzinie 12 odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej, na której opracowano plan pracy na 2022 rok. W dniu także 14 grudnia o godzinie 13 odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Goworowo, na której mówiono i opiniowano projekty uchwał procedowanych na dzisiejszej sesji. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Mówiłem już dzisiaj o tym, że dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dwóch dróg. Ulica Strażacka w Goworowie i drugi etap drogi w Kruszewie. Z tym, że ten etap w Kruszewie był przewidziany na 2022 rok, a ulica Strażacka na 2023. W związku z tym wystąpiliśmy z aneksem do tych umów z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego o zamienienie tych dwóch inwestycji. Czyli droga w Kruszewie powstałaby rok później, a wcześniej byśmy zrobili przebudowę ulicy Strażackiej. I takie dokumenty zostały złożone. W ramach zadania pod nazwą budynku budowy przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w mijającym tygodniu przedstawiciele Straży Pożarnej, w ubiegłym tygodniu, a w tym tygodniu przedstawiciele Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, czyli popularnie zwanego Sanepidu, pozytywnie zaopiniowali wykonanie i wyposażenie części żłobkowej i kuchni. I w związku z tym wystąpiliśmy do nadzoru budowlanego o dopuszczenie budynku do użytku. Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu, tak dzisiaj kontrola z nadzoru była, jutro panowie mają wydać pozytywną decyzję w oparciu o pozytywne opinie i strażaków, i sanepidu, i od poniedziałku dzieci będą już w żłobku. Żłobek jest w tej chwili w pełni wyposażony w zabawki, nawet w książki, w meble i tak dalej. W ramach postępowania przetargowego na udzielenie kredytu w kwocie 3 milionów z wielkim bólem serca i z trzęsącą ręką podpisałem tą umowę. Najkorzystniejsze warunki dał bank w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim i tą umowę podpisano 7 grudnia.
Firma Usługi Projektowe Drogownictwo Marek Piaściński z miejscowości Czernie przygotował projekty budowlane przebudowy dróg w miejscowości Damięty, Pokrzywnica, Kolonia oraz ulic Kotwicza i Filipiaka w Pasiekach wraz z budową wodociągu. Jak widać było w projekcie budżetu, nie przewidujemy w przyszłym roku asfaltowania tych dwóch ulic w Pasiekach. Chcemy zrobić tam instalacji wodociągowej i po ustabilizowaniu gruntu te prace utwardzeniowe przenieść na rok następny. Tym bardziej, że no w Pasiekach w tym roku dofinansowaliśmy ponad 100 tysięcy złotych, 105 tysięcy staroście do budowy chodnika, więc będą musieli poczekać. Pan Maciej Szczepański z Ostrołęki przygotował projekty budowlane sieci wodociągowej w miejscowości Jemieliste w dwóch drogach gminnych w Dzbącku oraz na odcinku Wólka Brzezińska - Grodzisk Mały. To jest jeszcze ten fragment drogi na Wólce, który łączy Wólkę z Grodziskiem. Tam przygotowujemy projekt drogowy i będziemy się starali o pozyskanie dofinansowania, ale wcześniej musimy przebudować właśnie wodociąg. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie złożono sprawozdanie i rozliczenie dotacji w kwocie 752 322 zł przyznanej na realizację inwestycji pod nazwą budowa drogi gminnej w miejscowości Kruszewo, gmina Goworowo w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano protokół z rozliczenia dotacji w kwocie 57 638 zł. 24 groszy przyznanej ze środków budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żabin, gmina Goworowo. W sądzie Panie Wójcie, rejonowym... mogę, bo pan czytał projekty tych Proszę dróg. Bardzo. Chodzi mi o drogę tam, nie słyszałem, Wólka Brzezińska projekt. Już jest wykonany, czy? Jesteśmy w trakcie. Chodzi o ten łącznik z Grodziskiem? Nie, ten tamten drugi. Tamto już mamy. To już jest gotowe, tak? Tak? A, tak. Dziękuję. W Urzędzie Marszałkowskim, w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przeprowadzona została pierwsza rozprawa dotycząca zapłaty przez projektanta naliczonej przez samorząd kary umownej za niewykonanie projektu budowy drogi Kunin-Borki-Kobylin. Czyli to, o czym mówiliśmy już od wielu miesięcy. Chcemy już definitywnie zakończyć, sfinalizować sprawę projektu drogi Kobylin-Kunin przez Borki. Pierwsza rozprawa już się odbyła. Z uwagi na brak produkcji w obecnym roku podwozi samochodowych do zabudowy, o czym już mówiłem wcześniej, złożyliśmy dokumenty o przeniesienie finansowania zakupu tego samochodu dla jednostki OSP w Goworowie do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Urzędu Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. W ramach drugiego naboru wniosków w programie Cyfrowa Gmina możemy pozyskać 246 330 zł dotacji na rozwój technologii cyfrowych w celu lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tej chwili gromadzimy stosowną dokumentację i określamy potrzeby zarówno Urzędu Gminy, jak i jednostek podległych. Zakupiono 4 okna wraz z parapetami do montażu w świetlicy wiejskiej w Kaczce. Firma Bemar, Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych, za kwotę 20 tysięcy wykona remont instalacji elektrycznej budynku ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie. 10 tysięcy wynagrodzenia firma, czy połowę tej kwoty jest dofinansowane z dotacji Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. 10 tysięcy złotych. Na bieżąco prowadzone są postępowania w sprawie umieszczenia sieci światłowodowej w pasach dróg gminnych. I tutaj, jeśli mieszkańcy nas słuchają, a mieszkańcy gór ostatnio ze mną się kontaktowali,
właśnie wydajemy decyzję na wejście w pas drogowy firmie, która kładzie światłowody między innymi w miejscowości Góry i Ponikiew Mała. Do końca tego roku mieli zobowiązanie podłączenia właśnie tych miejscowości Pasieki, Ponikiew Mała, Góry, Kobylin, Józefowo, Wólka Kunińska i Kunin. Większość już jest tych światłowodów powieszona, zostały jeszcze właśnie Góry. I chciałem też dodać, że kolejna firma projektuje już instalację szybkiego internetu światłowodów w pozostałych miejscowościach naszej gminy. Więc w perspektywie następnych 2-3 lat ten światłowód powinien się w każdym obejściu znaleźć. W ramach funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości wytyczono geodezyjnie i dokonano remontu dróg. W Czarnowie zlecono zakupy oznakowania, tablic informacyjnych, luster drogowych i progów zwalniających. W Damiętach, Grabowie, Jaworach, Podmaściu, Rębiszach, Parcele i Zaorzu. Zakupiono działki pod miejsca rekreacji w Ludwinowie i Jemielistem. Wczoraj podpisałem akty notarialne. Zlecono wykonanie projektu zagospodarowania terenu w miejscowości Jemieliste. Zamontowano parapety zewnętrzne oraz prowadzone są prace elewacyjne przy świetlicy w miejscowości Czernie. Prace są wykonywane przez spółdzielnię socjalną. Zlecono zakupy wyposażenia do świetlicy w Brzeźnie, zakupiono blachę trapezową na pokrycie dachu w świetlicy Brzeźnie Kolonii, wykonano podział działek pod poszerzenie drogi w Czarnowie, wykonano utwardzone miejsca pod montaż altany w miejscowości Rębisze Kolonia. W okresie, na ostatniej sesji 22 listopada podjęto następujące uchwały. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy, uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Przypomnę, że z ponad 61 zł obniżyliśmy do 53. Natomiast są gminy w naszym powiecie, które przyjmują co roku tą stawkę maksymalną określaną przez GUS, bez obniżania. Kolejna uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta, uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z 29 czerwca 2016 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe. Uchwała dotycząca, zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa. Ona była spowodowana zmianą na stanowisku wójta w miejscowości Jemieliste, przepraszam, Sołtysa. W miejscowości Jemieliste. Kolejna uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Goworowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym na lata 2021-2051. Uchwały są w trakcie realizacji, niektóre już zostały zrealizowane. Wydano też szereg rozporządzeń, zarządzeń. Zarządzenie nr 117/2021 z 18 listopada w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy. Zarządzenie 118/2021 z 18 listopada w sprawie opracowania planu finansowego rachunków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zarządzenie 119/2021 z 26 listopada w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Jemieliste, gmina Goworowo. Zarządzenie 120/2021 z 29 listopada w sprawie powołania komisji do negocjacji warunków nabycia nieruchomości. Zarządzenie 121/2021 z 30 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy Goworowo. Zarządzenie nr 122/2021 wójta gminy
z 9 grudnia w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. Chodzi tutaj o Wigilię, ponieważ pierwszy dzień świąt wypada w sobotę. Zarządzeniem wprowadziliśmy dzień wolny w Wigilię. Urząd nie będzie pracował. I zarządzenie 123/2021 z 10 grudnia w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie Ludwinowo, gmina Goworowo. W okresie międzysesyjnym też mieliśmy kilka ważnych wydarzeń. Bardzo proszę o ciszę. Poza takimi wydarzeniami kulturalno-społecznymi, takimi jak Mikołajki 5 grudnia, które zostały zorganizowane w Świetlicy Wiejskiej w Goworowie przez 3 koła gospodyń, to jest koło gospodyń z Goworowa, Goworówka i Kaczki. Dziękuję organizatorom. Dzieci było mnóstwo i były przeszczęśliwe. Rozpoczęła działalność spółdzielnia Socjalna Nadzieja. Jutro jest takie oficjalne otwarcie. Spółdzielnia założona w marcu przez gminę Goworowo i powiat ostrołęcki. Pół roku trwała rejestracja w KRS, ale w końcu się udało i od listopada spółka funkcjonuje. Spółdzielnia. Mówiłem o tym, że właśnie między innymi remontują świetlicę w Czerniu. Mieliśmy też spotkanie z udziałem dyrektora zlewni Ostrołęka Wód Polskich, pana Wiesława Szczubełka oraz wicestarosty pana Krzysztofa Parzychowskiego w sprawie możliwości powołania spółki wodnej. Zarówno Wody Polskie, jak starosta, ale też przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, który był obecny, pan Marcin Grabowski, zadeklarowali wszelką pomoc, jeśli taka spółka chciałaby funkcjonować. Mówimy tu o konkretnych dotacjach. Oczywiście podstawą działania spółki wodnej są dobrowolne składki rolników, którzy są właścicielami rowów, ale bardzo duże środki może taka spółka pozyskać, środki zewnętrzne na funkcjonowanie. Przekazałem te informacje osobom zainteresowanym założeniem takiej spółki. One mają przeprowadzić już w swoim zakresie taką orientację, które wsie położone przy których zlewniach konkretnych rowów chciałyby podjąć taką współpracę i spółdzielnię czy spółkę wodną spróbujemy pomóc założyć. Z takich spraw jeszcze aplikacja Kiedy Śmieci, którą można ściągnąć sobie na telefon, funkcjonuje znowu. Miała krótką przerwę, bo musieliśmy oczywiście po pewnym okresie darmowym wykupić licencję i dokonać stosownych opłat. W tej chwili już ta aplikacja działa. Jest tam informacja, kiedy, jakie rodzaje śmieci można odbierać. Aplikacja przypomina, informuje. Jest tam też szereg informacji ze strony Urzędu Gminy, a więc jakie są stawki za poszczególne opłaty od osoby, rodzaje śmieci i terminy wpłat poszczególnych rat. Kolejne wydarzenia, które miały miejsce, konkretnie dwa, są związane z odejściem wcześniejszym, nieprzewidzianym zupełnie pana Stanisława Wojciechowicza, wieloletniego prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysa wsi Kruszewo oraz byłego radnego sejmiku województwa mazowieckiego, przyjaciela samorządów i wszelkich organizacji społecznych, pana Mariana Krupińskiego. Bardzo proszę, gdybyśmy mogli minutą ciszy uczcić obu panów.
Bardzo dziękuję. Zarówno pan Stanisław, jak i pan Marian byli bardzo czynni, jeśli chodzi o życie społeczne. Często można było ich spotkać przy różnego rodzaju przedsięwzięciach, spotkaniach, uroczystościach. Szczególnie tutaj pan Marian Krupiński starał się w miarę swoich możliwości pomagać, tak jak mówiłem, różnego rodzaju stowarzyszeniom, instytucjom. Korzystając również z okazji, chciałbym za pośrednictwem przekazu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim mieszkańcom naszej gminy, oczywiście państwu radnym. Przede wszystkim zdrowia, żeby ten czas świąteczno-noworoczny każdy mógł spędzić właśnie ze swoją rodziną, z dala od wszelkich trosk i zmartwień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję również. Ja także w imieniu własnym, w imieniu Rady chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla mieszkańców naszej gminy. Życzyć zdrowia, spokoju i świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt siódmy, przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Pani przewodnicząca, panie wójcie, szanowni państwo radni. Przedstawię plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Punkt pierwszy. Kontrola wybranych inwestycji realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, pierwszy kwartał. Punkt drugi. Ocena realizacji budżetu gminy za 2021 rok. Wypracowanie stanowiska w sprawie absolutorium i sporządzenie wniosku. To jest drugi kwartał. Trzeci punkt. Kontrola wydatków w Ochotniczej Straży Pożarnej Lipianka, drugi kwartał. Punkt czwarty. Ocena wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 rok, trzeci kwartał. Punkt piąty. Kontrola realizacji wydatków szkoły podstawowej imieniem Mikołaja Kopernika w Goworowie, trzeci kwartał. Punkt szósty. Kontrola wykonania placu zabaw w Kobylinie, czwarty kwartał. Punkt siódmy. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok, czwarty kwartał. Punkt ósmy. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok, czwarty kwartał. Punkt dziewiąty. Prace zlecone przez Radę i inne osoby lub podmioty cały rok w zależności od potrzeb. Plan pracy Komisji jest planem ramowym. Może być on aktualizowany według zaistniałych potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Troszeczkę zrobiło nam się zamieszanie. Ale tutaj pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił nam plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. I tutaj wnoszę o głosowanie, o przyjęcie tego planu pracy. Dobrze, zamykam głosowanie. W głosowaniu brało udział 12 radnych, 10 osób za, 2 osoby się wstrzymały. Plan pracy został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8. Wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę pani radna. Tak, chciałam podziękować tutaj radnej pani Ani Stankiewicz za piękne upomineczki świąteczne od koła gospodyń wiejskich. Bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast pan radny Ziemek wspomniał o
o tym, że zrezygnowałam z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tak, prawda, złożyłam rezygnację, ale nie to, że panie Ziemek się boi ryzyka i boi się odpowiedzialności, bo nigdy się nie boję i proszę takich rzeczy nie opowiadać. Natomiast złożyłam rezygnację z przyczyn osobistych. Życzę komisji bardzo owocnej pracy, efektywnej. Natomiast nie będę wdawała się w szczegóły, bo przyjdzie może czas i pora na to. Powiem, jaka była przyczyna mojej rezygnacji. Natomiast proszę więcej takich rzeczy i sformułowań w stosunku do mnie nie używać, bo jest to dla mnie bardzo krzywdzące. I jeszcze raz panu powiedziałam, ja od pana między innymi dostałam wiele takich krzywdzących opinii na mój temat publicznie. W związku z tym nie życzę sobie naprawdę już to chyba będzie po raz ostatni, kiedy panu to sygnalizuję, bo naprawdę będzie to dla pana dosyć nieprzyjemną sytuacją. Natomiast chciałam zapytać, czy my po nowym roku, przepraszam, po świętach, przed nowym rokiem jeszcze się spotkamy na sesji? Raczej nie. To będzie to jest nasza dzisiejsza ostatnia. Tak. Życzę państwu wszystkiego dobrego, dużo przede wszystkim zdrowia, efektywnej pracy w Radzie, bardzo. I wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Żebrowski, później pan Ziemek. Chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi pana wójta w sprawie spółki wodnej. Tak, jest to sensowne i logiczne, z tym, że panie wójcie, jest cały czas i poprzednie spółki były i problem. Rolnicy niektórzy mają dużo, dużo rowów na swoich gruntach. Tuż obok sąsiad nie ma ani kawałka, ale ma wszystkie grunty zdrenowane, gdzie woda odchodzi do tych rowów. I ten rolnik, który ma rowy, ponosi dosyć nawet duże koszty, a sąsiad obok się śmieje, bo mówi, a ja i tak mam sucho, a płacić nie muszę. I tą sprawę jakoś trzeba byłoby bardzo i to bardzo uściślić. No i drugi temat, odbiór reszty tego eternitu, który nie został zebrany w tym roku i ten temat nieszczęsny folii co roku, co nam się ciągnie. To by tyle było jako przewodniczący rewizyjnej wraz z całym składem. Życzymy państwu wszystkim na czele z wójtem, z panią przewodniczącą zdrowych, wesołych, radosnych świąt, jak również i dla pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców całej społeczności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Ziemek. Ja w formie sprostowania. Tu pani Tomaszek twierdzi, że tak czy inaczej się zachowuje. Niech ona spojrzy, jak ona się zachowuje w stosunku do nas przez całe lata. Także to ja mówię, ja nie życzę jej źle i tak dalej, ale że jestem osobą otwartą, myślę, to co mówię, to mi się wydaje, że nie jest nic złego. Także życzę jej najlepszego wszystkim i pani Domasik. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, jeszcze, mimo że zakończyłem życzeniami, ale jeszcze kilka słów i niż tutaj do słów pana Janusza Żebrowskiego. Koszty, jeśli chodzi o składki w spółce wodnej, określone mają być na podstawie metra bieżącego rowu, który jest własnością rolnika, powierzchni w hektarach zdrenowanej, ale też od powierzchni objętej oddziaływaniem, czyli osoby, które nie mają rowów i nie mają drenów, a spółka wodna na tych swoich mapach określa, że one też są objęte oddziaływaniem tych instalacji, mimo że ich nie mają, też powinni płacić składkę. Oczywiście o odpowiedniej wysokości, bo na ich terenie nie jest wymagane prowadzenie prac, ale też powinny być oskładkowane. I ustaliliśmy na spotkaniu, że najpierw
trzeba znaleźć na terenie gminy jedną czy dwie wioski, bo to nie musi być od razu cała gmina, tylko jedną albo dwie wioski, które są położone w zlewni jednego rowu zbiorczego i porozmawiać z rolnikami. Jeśli jedna czy dwie wioski dojdą do porozumienia i będą chciały się dobrowolnie oskładkować, no bo opłacanie przynajmniej 50% czy zbieranie składek jest warunkiem napisania wniosku o dotację do wojewody, to wtedy zaczniemy od małego terenu. Jedna wieś, dwie wsie i spróbujemy ze spółką ruszyć. No, władze spółki są, czy powinny być świadome, że to nie jest działalność zarobkowa, że wszelkie środki zarobione, zdobyte muszą być przeznaczone na działalność tylko bieżącą, dotyczącą konserwacji rowów. Jest możliwe oczywiście w jakiś sposób na koniec roku premiowanie czy nagradzanie zarządu spółki, ale nie mają oni określonej stawki miesięcznej za swoje wykonywanie pracy. A więc jest to taka działalność dodatkowa. Jeśli chodzi, jeszcze chciałem powiedzieć, bo mówiłem o odbiorze części żłobkowej, przedszkole w tej chwili są wygrzewane podłogi i kładzione podłogi, meble i wyposażenie w łazienek i sal, wszystkie już są na miejscu i czekają tylko na wykończenie podłóg. Ściany już są wszystkie umalowane, w związku z tym czekamy tylko albo pod koniec przyszłego tygodnia, albo w okresie między świętami a Bożym a Nowym Rokiem będziemy składali wniosek i do Straży Pożarnej, i do Sanepidu już o odbiór tej części ostatniej. Mam świadomość, że no jeszcze jest trochę prac takich kosmetycznych na zewnątrz, bo są już bruki położone, natomiast no jeszcze są śmieci do sprzątnięcia, inne rzeczy, natomiast wejście od strony szkoły będzie udostępnione i dzieci będą mogły już normalnie korzystać, a do wiosny wszystko będzie już przygotowane do takiej normalnej pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę pani radna. Bardzo się orientuję z tą spółką, z tymi rowami, z tym, ale słuchajcie, właściwie to odchodzi się od takich czyszczeń rowów, ponieważ te rowy też spełniają pożyteczną rolę ze względu na to, że przytrzymują wodę, wiemy doskonale, że jest susza, że ta cała melioracja jednak takiego efektu nie dała, bo jednak to wysuszyło, nie ma takich retencyjnych zbiorników. Cały ekosystem dla żywątek takich różnych. Natomiast nic nie wiem, skąd to się pojawił ten pomysł spółki, czy to się zgłosiły jakieś już osoby, które chcą chętnie przystąpić, bo mają odpowiedni sprzęt, ale to nad tym się trzeba by było naprawdę zastanowić. Ja się w ogóle dziwię, że ochrona środowiska tak happy podchodzi do tego czyszczenia tych rowów. Ja rozumiem przepływość, musi tam być w tych przepustach, żeby ta woda jednak tam gdzieś ten, ale no bez przesady, nie, jednak z tego co ja się orientuję, to tak wcale to tam nie jest to dobre, nie? Nie wiem, czy rolnicy płacą jakoś kary za to, że to te rowy mają niewyczyszczone, bo jeśli by to na mnie trafiło, to w życiu od razu bym nie zapłaciła i koniec, nie ma o czym mówić, bo to wszystko jest jakieś takie, popadamy w jakieś takie absurdy, nie? Kiedyś melioracja, która dała efekt wysuszenia, tak? Tych wszystkich. Teraz odchodzimy od tego, bo jednak te zbiorniki te wodne muszą też jakoś gdzieś ta woda wsiąkać, a wody mamy coraz mniej, więc jakieś to wszystko, jakieś paranoje, no może to tak jest, ale nie wiem, ja raczej swoje zdanie wypowiedziałam. Panie wójcie, nie odpowiedział mi pan na pytanie, ponieważ dałam panu propozycję z tych 85 tysięcy, który jest, już powiem, w budżecie, wygospodarowanie środków przynajmniej 25 tysięcy na remont i dostosowanie pomieszczeń po byłej bibliotece na potrzeby posterunku. Były uzgodnienia, był komendant,
z Komendy Wojewódzkiej bodajże przedstawiciele, jakieś uzgodnienia były, bo tutaj słuchy chodzą takie do mnie nie docierają niepokojące w formie może jakichś takich celowych pogłosek, że posterunków Goworowej nie będzie, bo gmina nie chce pomieszczeń dać, więc bardzo proszę jednak tych uzgodnień dotrzymać i wygospodarować środki, żeby dostosować dla posterunku policji te pomieszczenia. Druga sprawa to również proszę w miarę możliwości też zapewnić im miejsca garażowe, gdzie będą nie pod wiatą i na mrozie, gdzie muszą odpalać samochody, bo wiadomo, to są, oni są cały czas w służbie, więc oni muszą wsiadać do samochodu i ten samochód już musi jechać, tak? A nie go odśnieżać, skrobać, a mnie tam szyję podetną, tak? W interwencji, jak będę dzwonić, bo oni się będą koncentrować nad samochodem. Więc bardzo proszę to wziąć pod uwagę. I druga sprawa, panie Antoni Mulawka, członek zarządu, też z podwyżką. No, pokaźną. Więc starosta już niech się od nas nie upomina, no bo macie pieniądze. Ale nie, już tak żartobliwie, panie Antoni, powiem tak, nie ustąpię odnośnie kamer. Był to wniosek kamer dla, wiemy dla kogo, i proszę przypomnieć panu staroście, nie ustąpię. Dwie kamery było uzgodnione, czwarty rok mija, wniosek nie jest realizowany i już więcej nie odpychajcie od siebie i tam na kogoś i jeszcze na kogoś, bo to musi być zrealizowane w tym roku. Koniec, kropka. I te dla policjantów, żeby były tam pomieszczenia garażowe na samochody. Jeśli się nie znajdą, to proszę zakupić taki garaż, żeby oni mieli samochód sprawny i nie odśnieżali i nie skrobali. Dobrze, dziękuję pan Jakub Podleś, później pan wójt. Dobrze i pan sekretarz. Panie wójcie, jeszcze tutaj co pan Janusz Żebrowski wspomniał o tej spółce wodnej. Pani Danusia, ja tutaj może trochę nie rozumiem, akurat mam takiego pecha, bo mam, mój hektar się styka z jednym rowem i jeszcze na granicy mam dwie studzienki. To nie chodzi tylko o rów. Jeszcze są studzienki zbiorcze. Wystarczy ją, jedna niech będzie przytkana i na wiosnę pierwsze, ale... Odrożności. Ja też właśnie mówię o odrożności i lekkie przytkanie kopania. I nie wchodzimy na tą działkę późną wiosną dopiero. Panie wójcie, jeszcze taką, nie wiem, pytanie, propozycja, czy taka jest możliwość, bo na klasach niskich rolnicy nie płacą podatków i też tam są niedrynowane. Te klasy piąte, szóste, prawda? Zazwyczaj są zdrynowane klasy wyższe. Czy jest taka możliwość, że my podnosząc podatek w przyszłym roku, prawda? Powiedzmy rolny, czy byłaby taka możliwość, żeby powiedzmy podnosimy jeszcze o 2 zł i z tych pieniędzy przekazujemy to na spółkę wodną? Czy nie ma takiej możliwości? Ale czy pani musi każdy zawsze... Każdy ma opłaty, proszę zawsze pana, pani za musi rów, być to chyba pan mówi, a nie będzie no pan fajnie jeszcze ludziom podnosił podatki no i przekazywał na coś. To jest opłata. Ale pani wie wszystko najlepiej. Bardzo no, proszę państwa jeszcze o spokój. Z tych diet. Proszę pana wójta o zabranie głosu. Wysoka Rado, kolejno, jeśli chodzi o policję i ustalenia, czyli przeniesienie do pomieszczeń po bibliotece, przepraszam, tu się nic nie zmieniło. Czekamy tylko na to, że przedszkole przejdzie do nowej placówki, biblioteka się przenosi powoli i policja też od razu będzie mogła się przenosić. Nie mam żadnych informacji ani od kierownika posterunku, ani od komendanta miejskiego o zamiarze likwidacji posterunku. Informacje tylko takie po prostu chodzą pogłoski, bo nawet i pan radny kiedyś Żebrowski w kuluarach tam no tak, ale mówił, więc ja powiedziałam, ja proszę pana, ja powiem tylko informacji tak, więc proszę dostosowanie, tam nie wiem jakie uzgodnienia, pan powiedziałam, że nie wiem jakie uzgodnienia, ale proszę trzymać się ich uzgodnień, jak również i miejsca te garażowe zapewnić dla nich, bo to tak nie może być po prostu.
A nie wiem, jakie, czy jakieś instalacje wymienić, jakieś specyficzne oni mają tam urządzenia, byli które trzeba dowyrzeć. Byli specjaliści, którzy zrobili szczegółowe notatki i oni już to, wiedzą, co sobie to tam zrobią. To proszę się tego pilnować i proszę tego dotrzymać. My im udostępniamy pomieszczenie i możemy pomóc ewentualnie w jakimś wykonaniu prac. Natomiast to, jak mają dostosować, to oni już tam, jak mówię, sobie szczegółowo notowali. Co do pomieszczeń garażowych, w tej chwili mają garaż. Oni trzymają samochód pod wiatą, ale mają też udostępniony przez kierownika garaż cały dla siebie. Mamy też budynek po byłej lecznicy. Może na przyszłość trzeba by pomyśleć o przekazaniu nawet nieodpłatnym działki razem z budynkiem dla policji. Jeśli będą właśnie, mieli środki, mogą się tam sami gospodarować. No, i, bardzo dobry pomysł, i, bardzo. Dla nas to jest w tej chwili kłopot, możemy tylko w drodze przetargu spróbować to sprzedać, ale lokalizacja jest mała, atrakcyjna dla kogoś, kto chciałby kupić taką nieruchomość. Ale tutaj być może. Co do kamery, no czekamy na realizację przejść, na które powiat dostał dofinansowanie i jeśli będą prace prowadzone, to zakupujemy kamery. Dwie. Co do... Tak. Co do drenacji. Prawidłowo utrzymany system i rowów, i studzienek ma za zadanie odprowadzać wodę w pory deszczowe i nawadniać, czy zatrzymywać wodę w porze suchej. Kolejna rzecz, na klasie 5 i 6 też są rowy. Nie ma drenów, natomiast rowy są i one też spełniają bardzo ważne zadanie. Nie można dołożyć do podatku rolnego niestety, bo musi, to jest wyraźnie w ustawie napisane, prawo wodne, składka. A więc nie może to być komponent jakiegoś innego podatku. Ale o czym będziemy dyskutować, jak już będzie tam jakieś rozwiązania, bo słuchajcie, jest godzina 15. Dziękuję bardzo, pan sekretarz chciał zabrać głos. Panie Danusiu, pragnę poinformować, że tydzień temu, nawet niecały czwartek, był zarząd. Zwróciłem na to uwagę, bo starosta poinformował, że wczoraj właśnie podpisał chyba 12 czy 11 umów na przebudowę skrzyżowań. Też zwróciłem uwagę na to, żeby kamery były też zrealizowane, bo to w Goworowie nie przejdzie, także bez tych kamer. Także taka informacja została. A jeszcze ciekawe, czy nie zapomniał o progach moich na Dulczyckiego. A progi to projektują się i w przyszłym roku już pewnie... Już po projekcie. No czy w tym roku to już na pewno nie uda się tego zrobić, ale myślę, że co starosta obiecał, ma pani takie tam wpływy pana starosty, że to zrealizuje tutaj. No. Myślę, że problemów nie powinno być, a ja tylko się przypominam, że o aktywności tutaj naszych radnych z terenu gminy Goworowo w kwestiach tego bezpieczeństwa. Także dziękuję za przypomnienie, ale puściłem ten temat już panu staroście. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady dzisiejszej sesji. Do widzenia.